Cześć wszystkim, witam was kochani serdecznie, ja jestem Juken, przed wami 41 już odcinek z Euro Truck Simulatora 2 z serii Zaczynamy od zera do milionera. Dzisiaj totalny spontan, zresztą jak w każdym odcinku tak naprawdę, wszystko robimy na spontanie. Zobaczmy sobie jak to tutaj nam wygląda po poprzednim kursie. No niedawno robiliśmy długi kurs i właśnie tym spontanem będzie to, co może was zdziwić, że dzisiaj mam ochotę również zrobić dłuższą trasę. Chciałbym wbić kolejny level, aczkolwiek wydaje mi się, że to może być niewykonalne. To znaczy, teoretycznie byłoby wykonalne, jeśli zrobiłbym długą, najdłuższą trasę i nie zrobił żadnych uszkodzeń, ale czy znając mnie uda mi się taką trasę długą przejechać bez uszkodzeń, tego nie wiemy. Jeśli chodzi o pracowników, nie wiem co się stało z naszą Helgą. Helga zniknęła i do teraz nie wiem, jak ktoś z was widzowie odkrył, co się stało z Helgą, to możecie napisać w komentarzach. Helga nam po prostu zniknęła. Zobaczmy, czy tutaj mamy dobrze, bo podczas ostatniej trasy fajnie nam ci pracownicy, słuchajcie. Tak, niech będzie ładunek o wysokiej wartości. Tutaj długodystansowiec, dobra. Ostatnio nam fajnie oni awansowali i to było super. A dobra, niech oni sobie tutaj na maksa zrobią długodystansowca. Niech mają na maksa. Czyli będziemy później tutaj... O, tu już nie, Tomasa nie. To Tomasa, niech będzie ładunek o wysokiej wartości. Dobrze. I Scarlett, długodystansowiec. Słuchajcie, ja bym chciał, bo nie mamy jakby dużo kasy, więc dziś nie będziemy żadnych ciężarówek dla pracowników kupowali, ale przejrzymy, czy aby na pewno któraś z ciężarówek się nam na czerwono nie świeci. Do tego trzeba zawsze, jak widzicie, gdy kogoś zatrudniamy, sprawdzać, czemu tutaj Megan nie jedzie. Jeszcze nic nie przejechała Megan. No tak, bo Megan zatrudniliśmy na koniec poprzedniego odcinka. To trudno, słuchajcie, żeby Megan nam coś tu przejechała, jak kończąc poprzedni odcinek ją zatrudniłem, także no nie miała okazji kobitka się wykazać. Słuchajcie, ja bym chciał wziąć jakąś długą trasę. Chciałbym wziąć jakąś długą trasę. 4400. O, tu z Hiszpanii. No kurczę, z Portugalii. No to byśmy tutaj odkryli na pewno, bo tu nie jechaliśmy. Tu byśmy mogli co nieco poodkrywać tutaj. Troszkę byśmy też i pewnie Francji odkryli, a reszta trasy już... Ale nie, bo to jest przez Litwę. Nie robię tego, żeby brać długą trasę i końcówka trasy, żeby była przez Litwę. Kurczę, marzy mi się cały czas, słuchajcie widzowie, to zle... O, to mogłoby być nawet ciekawe. Marzy mi się cały czas, słuchajcie, to zlecenie na 5000 km, ale jak widzicie, takiej trasy... No nie ma takiej trasy, widzowie. Nie ma takiej trasy. Tą Szwecję ciągle, kurczę, ja bym tu wolał coś innego. Jakby mnie gdzieś do Turcji po... Znowu Litwa. Jakieś schody. Aha. Nie no, jak ja mam przez Litwę jechać, to jestem ciężko chory. Ale dlaczego to wiecie? Dobra, może sprawdźmy cena według dystansu i weźmy coś, co się będzie opłacało. No, jak tu nie chciałbym nawet... Do Słowenii byłoby może fajnie jechać, ale jachtu bym nie chciał. 3700, ale to byśmy nie zyskali tyle expa. Widzicie, to jest widzowie problem. Ja bym musiał zrobić minimum 4000 kilometrów, żeby wbić tyle expa, ile bym sobie życzył, więc kurczę, to nie jest tak hop-siup. Lub można dwie krótsze trasy zrobić, ale... Jest jakaś frezarka do asfaltu? Nie, to są wszystko, kurcze krótkie trasy. Ach, to jeszcze długość trasy, zobaczmy raz. Co tu mamy? 2900. Najdłuższa trasa 2900? Nie wierzę. Tu nawet by było jeszcze spoko, poza tym, że znowu przez tą Szwecję, jakby no ostatnio ciągle przez Szwecję jeździliśmy. Tylko czemu 2900? Coś się zlagowało? Czekajcie, może ja powinienem wyjść z Eurotrucka, włączyć na nowo. Może te trasy nam się dłuższe by, słuchajcie, zrobiły, bo zobaczcie, tutaj i cena, coś się zbagowało znowu, zobaczcie. Nie, no ewidentnie widzowie, coś się zbagowało, ceny się zbagowały i zbagowała się długość trasy. Ewidentnie, dobra, to ja sobie spauzuję, czekajcie.
Bo chciałbym wybrać fajną trasę. Spróbuję jeszcze raz Eurotracka uruchomić i zobaczymy, czy to się odbaguje. Także minutka, widzowie. No dobra, jestem. Uruchomiłem ponownie Eurotracka. Takie dziwne rzeczy się dzieją, nie? Tak jak pamiętacie, na początku mi się zbagowało i też tych długich tras nie było, długość trasy. O proszę, 4400. To jest trasa, którą kiedyś już jechałem i to nawet chyba identyczną trasę jechałem. Nie chciałbym jej powtarzać, nie chciałbym na końcówce jechać przez Litwę. To by nawet nie było źle. Co to są? Żelki mi się. Szczerze mówiąc, od dziecka, kiedy się przejadłem, mam obrzydzenie do takich żelków misiowych. O, wiecie co, może pojedziemy z tym mobilnym żurawiem. Bo tu mamy trasę dość mocno, myślę, odkryjemy jakąś część trasy. No fakt, że pojedziemy znowu przez tą Szwecję. Ale jechaliśmy ostatnio i tutaj dużo do Norwegii. Odwiedzimy trochę Norwegii, a jest sporo miast w Norwegii do odkrycia. Także myślę, że to byłaby całkiem spoko trasa. Tu byśmy też coś niecoś, widzę, poodkrywali. Także ten żuraw byłby ok. Byłby chyba najlepszy. A ile za tego żurawia? O, 900 tysięcy. O, widzowie, to jest jeszcze tutaj. A tylko to jest pilna dostawa. Tylko jest jedno ale. Jakby było ze spaniem? Czekajcie. Czas podróży 65 godzin. A dostawa w piątek, no powiedzmy, że do południa. A jest poniedziałek, czyli załóżmy 14, czyli mamy wtorek, środa, czwartek, piątek. Mamy 4 dni. 4 dni, 20, 65 godzin, no to powiedzmy, że będą 3 dni jazdy, tak, no troszkę zaokrąglam. No to na 2-3 przerwy damy radę się uwinąć. Spróbujmy, będzie to challenge, widzowie. Skąd to jest? We Francji, w Brest. Brest we Francji, tylko pytanie, czy my tam możemy się teleportować. Widzowie, to jest pytanie, a możemy. Spoko, potwierdzam szybką podróż. Można się teleportować, jak widzicie. No to nie ma zmiłuj. Nie ma zmiłuj, robimy długą trasę. Może wiecie co, skoro robimy długą trasę, a nic tutaj... No trudno, 22 tysiące. Widzowie... Oj, 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 jakbym to chciał naprawić, to już by nie było tak hop-siup. No nie, to nie. Tu nie ma czego naprawiać. Dobra, olać. Olać, nie naprawiamy, słuchajcie, niczego więcej. Szkoda nam kasy. A co tu się teraz popsuło? Zlecenie muszę wybrać. Dobra, także to ja po zlecenie sobie, słuchajcie, podjadę. Ja sobie, widzowie, po zlecenie podjadę i... No pojedziemy z tym żurawiem, ten mój... te moje Volvo, no myślę, że da radę. Myślę, że da radę, a jeśli miałbym mocno, słuchajcie, już się zastanowić, to może jakieś ulepszenie mu tutaj damy. Żeby troszeczkę ciężki, tylko tak, ładunek normalny, manewrowości nie chciałbym tracić. Zbyt wiele. Ale nie miałem, słuchajcie, podoba mi się to Volvo takie. To może prędzej skrzynia biegów. Tutaj są silniki, mam najmocniejszy, to może wiecie co? Zwiększa mi się wspinanie, nierówny teren i ładunek normalny, ale ciężki też. Dobra, skrzynie biegów. Skrzynie biegów, widzowie. I nic więcej nie będziemy, a może jedną pierdołkę sobie dodamy do wnętrza, słuchajcie. Jeżeli już szalejemy, to nie będzie jakieś szaleństwo. Po pierwsze, co to ja na ten kolor? O, to już prędzej taki bardziej może już złoty. Aż tamten mi się bardziej chyba podoba. Bo ja nie chcę, słuchajcie, tego koloru sraczkowatego. Ile mnie to będzie kosztowało? Ten mi się najbardziej podoba. Taki pomarańcz. Ewentualnie złoty mógłby być. Srebrny nie. Ten złoty też taki dziwny. Dobra, dajmy ten... Pomarańcz. Trudno, widzowie. 20 tysięcy, no życie, no życie, no. Hałas mi tu robią. Lamp nie będziemy dodawali, bo na razie nas jeszcze na to nie stać, także tylko chciałem w środku tą panienkę dodać, ale chyba jej nie mamy tutaj jeszcze. Ja tego moda chyba nie dodałem. No, nie mamy, widzowie, panienki. Dobra, to tu sobie dodamy tylko jakieś... Nie, to nie. To też nie. Tutaj taką chciałem sobie powiesić... Jakąś, nie wiem,
Może taką kostkę. Biała chyba lepsza. Jest jeszcze jakaś kierownica. Nie, no ta kierownica brzydka, kula dyskotekowa tu mi średnio pasuje. To jeszcze by było może nie najgorsze. Ten Goodyear i balon. Ale dobra, to są tam jakieś tam... Nie no, niedźwiedzia nie będziemy wieszali choinkową. Dobra, to tutaj sobie tą kulkę. Tam 500 zł możemy zapłacić. Dobra. Troszeczkę ulepszyłem. Słuchajcie, jadę po towar w takim razie, widzowie, bo nie ma tu zbyt dużo czasu. Sygnał GPS. Jadę zatem po towar. Mam 68... Oj, deszcz mnie przywitał. Zajebiście. Nie mam za dużo tutaj się co szczypać. O, widzę, że jeszcze jakiś znak zapytania odkryjemy. Jest to bardzo prawdopodobne, że będzie to agencja pracy. Także jadę, jak będę na miejscu, to się, widzowie, widzimy i ruszamy w długą podróż. No i będę musiał tak jechać, aby tego towaru nie uszkodzić. No i żeby co za tym idzie... A, skanie odkryliśmy, trudno. No i żeby nie uszkodzić towaru, no i co za tym idzie... Zjedź drugim zjazdem. Żeby jakoś, kurczę, ta premia nam weszła, żebyśmy levelowali, bo przy tej trasie, którą wziąłem, jest spora szansa, widzowie, że wbijemy ten nowy level. Także widzimy się za chwileczkę i lecimy trasę. Dobra, dojeżdżamy, widzowie. W ogóle się teraz zorientowałem, że to oko mi się zaczyna czerwienić, no ale to myślę, że powinno nam się fajnie zgrać na spanie gdzieś tak na 20-21, czyli na czas, jak będziemy chcieli nockę sobie przesunąć. No poprzedni kurs, słuchajcie, dał nam dużo kasy, więc jakby... Skręć w prawo. Ja też myślę sobie, że jeżeli wziąłem kurs, który jest no tak drogi i to, że sobie troszkę tą ciężarówkę ulepszyłem, tylko jak widzicie, bo tam nie liczę tej kostki do gry, która mi tutaj tak ładnie dynda. Ale to, że trochę sobie silnik ulepszyłem, żeby lepiej mi się jeździło, to myślę, nie ma co sobie, słuchajcie, żałować przy takiej trasie, a zresztą przy tej trasie, słuchajcie, my też tyle kasy zarobimy, że... Dobra, więcej myślę, że nie ma co. No mogłem jakąś krótszą trasę może też wziąć, ale uparłem się na tego żurawia ze względu też na... Ze względu też, słuchajcie, na kasę ogromną, więc teraz moim celem jest oczywiście nie uszkodzić tego ładunku. To jest jakiś dziwny zjazd. Moim celem jest jechać jednak w miarę jakoś tak, żeby tego ładunku nie uszkodzić. No dzisiaj moja koncentracja na tak długą trasę jest troszkę, bym, widzowie, powiedział szczerze, średnia. Dzisiaj jakiś taki jestem troszkę zamulony, w sensie, że no, na tak długą trasę, więc nie wiem, jak sytuacja ze zmęczeniem będzie wyglądała. A wczoraj nagrywałem oczywiście, widzowie, odcinek, znaczy wczoraj, w sensie, no u was to są dwa dni wcześniej, bo... Ja wczorajszego dnia nagrywałem dwa odcinki, tą długą trasę na 4900 km oraz później nagrałem jeszcze krótszą, ten wczorajszy odcinek. Także, jak widzicie, czasem szaleję, ale miałem też ochotę jeszcze wczoraj zrobić dłuższą trasę, ale jakoś tak mi jednak zmęczenie dało o sobie znać. No jednak jesteśmy ludźmi. Chociaż to byłby jakiś na pewno challenge. No bo jednak prawdziwi kierowcy tyle jeżdżą i jakoś muszą sobie radzić. Przygotuj się do skrętu w lewo. Dobra. Skręć w lewo. No ja nie jestem prawdziwym kierowcą, jestem słuchajcie, podruba, jestem udawany. Ale spróbujemy z tym żurawiem fajną trasę zrobić. Nie uszkodzić go, no chciałbym, to także pierwszy challenge na dzisiejszy odcinek byłby taki, żeby wbić nowy level. Drugi challenge na dzisiejszy odcinek, może się w końcu uda, bo poprzednio się nie udało, żeby nie dostać żadnego mandatu przy tak długiej trasie. Chociaż ja sam w siebie nie wierzę i wy, widzowie, chyba też we mnie nie wierzycie. To akurat nie mam do was żalu, bo ja sam w siebie nie wierzę w tej kwestii z mandatami. No, co do punktu pierwszego, no to czy wbijemy level, czy nie, to zależy, czy uszkodzę ładunek. Raczej będę starał się go nie uszkadzać. Jechać w miarę. Kurde, ale strasznie wolno mi to Volvo rusza przy tym ciężkim. Widać, że jest ciężki ładunek. Strasznie słabo się zbiera. Może być ciężko pod górkę, ale damy radę, bo silnik jest ulepszony na ciężki ładunek, także... Jakby była jakaś mega tragedia, zawsze możemy gdzieś tam do serwisu zajechać i jeszcze coś ulepszyć.
Trzecim challenge'em na pewno byłoby troszeczkę odkrycia mapy, żeby przynajmniej te już 12% nam się pojawiło w odkryciu mapy. Skręć w lewo. No i czwarty challenge, oprócz moich zarobków, to też zarobki pracowników. O, już się zaczynają, proszę, Daniel 58 tysięcy, super Daniel. Zarobki pracowników, po to widzowie, żeby po prostu... ten jeden garaż, nie pamiętam, czy rozbudować na full. Ja chyba kupowałem pod koniec ostatniego odcinka jakiś garaż. Więc żeby go być może na fulla rozbudować totalnie i tyle ciężarówek kupić. Jeżeli dobrze pamiętam, to byłyby to 4 ciężarówki nowe, 4 pracowników. Ale mówię, ja jakby, wiecie, to tu się tak dużo różnych rzeczy dzieje czasami, że zwyczajnie nie pamiętam. Ja jakby jestem na tym etapie, słuchajcie, gdzie nie pamiętam wielu rzeczy. No, bardzo wolno się zbiera, ale to dobrze, nie będziemy grzali widocznie szybciej niż... Myślę, że te 110 sobie ustalimy jako taką maksymalną prędkość. W sensie nadrabiania, a jakbym nie muliło, nie? Ale raczej pojedziemy sobie... Zresztą zobaczymy, to się wszystko okaże, jak sobie pojedziemy. Taki oto żuraw, widzowie. Fajna sprawa. Jakbym miał swoją własną naczepę, a taką mogę przecież mieć, to pewnie bym za to zlecenie i więcej kasy dostał. No ale wiecie, no, prawie milion kasy za zlecenie. Teraz mogę zrobić taki kurs. Natomiast no, na przyszłość już będę o połowę te ceny zleceń, słuchajcie. To już jest ten moment. Uważam, że 500 tysięcy za długie zlecenie to i tak jest dużo kasy. Milion to jest za dużo. To jest tak, jakbym na modach grał, się czuję w tej chwili. Także nie, dla mnie to za dużo. W tak długiej trasie no nie będę wam przez 4 godziny gadał, więc troszkę będziecie mieli muzyczki w tle. Gdzieś tam czasem coś skomentujemy, bo ja nie byłbym sobą, jakbym czegoś nie powiedział. Ale też chcę, żeby wam oglądanie tych odcinków dawało uśmiech na twarzy. Bo to gadam czasami różne głupoty, czy robię, żeby było śmiesznie, żeby było wesoło. Dla ciebie, drogi widzu. 4300 km przed nami, czyli o 500, jeśli dobrze pamiętam, o 600 nawet. 600, no bo 4900 było ostatnio. 600 km mniej niż w poprzednim, znaczy dwa odcinki wcześniej, co robiliśmy rekord. Jakby była trasa na 5000, uwierzcie mi, żebym wziął, ale ciężko taką trasę mi znaleźć. Ciekawe, czy taka się kiedykolwiek pojawi. Może bym musiał tego promocja na Middle East zainstalować, ale on mi tam nie działał jak chciałem i nie byłem zadowolony, więc go wywaliłem w zasadzie. No ale możemy mieć trasę, czy jeszcze z Turcji mi się trasa nie trafiła do Hiszpanii, ja też powinna mieć tak z tyle kilometrów. O, widzę, że tak tutaj jak już będziemy rozpędzeni, to tak się będziemy bujać tak tą stówką, gorzej jak będzie trzeba co chwilę hamować. To będzie się ciężko, widzowie, jechało, jak będziemy musieli hamować. A tak to możemy tą stówką się bujać, czyli jest duża szansa, że nie uszkodzimy. Dobrze, Iwonka. Właśnie o hamowaniu mowa. A! Niepotrzebnie na klawiaturę patrzę. Zjedź w prawo. Jednak używanie kierownicy jest o wiele łatwiejsze, bo wiesz, jak włączyć migacz. A to teraz patrzę, bo nieraz widzieliście na odcinkach, że... Włącza mnie ten migacz, co trzeba. Oj, tu muszę uważać na takich zakrętach. Nie, dobra, widzowie, będę naprawdę jechał bardzo ostrożnie, bo... Powiem wam tak, troszkę będzie siara. Wiadomo, no ja słuchajcie, nie robię tego levelowania z ciśnieniem, z presją. No ale jak już sobie challenge postawiłem, no to fajnie byłoby się wywiązać z tego challenge'u, nie? I mam na myśli to, że trochę będzie siara, bo jakbym pouszkadzał tą ciężarówkę, ten ładunek, no to nie będzie tyle expa. Ostatnio nam zabrakło trochę i dlatego, że czuję niedosyt z tego długiego odcinka, niejako robimy powtórkę.
Raz, żeby nam pracownicy fajną kasę pozarabiali, co widzicie, że coś tam zarabiają. Nicole niedawno zatrudnialiśmy. O, trochę widzę krajówką pojedziemy, ale odkrywamy nową trasę, więc podoba mi się to. Bardzo mi się to, widzowie, podoba, że coś odkrywamy. Gdzie jest bajer, jest petarda, bo odkrywamy nową trasę cały czas. Także te 12% na pewno będzie już odkrytej mapy. Ale wiecie co, że przy takim ładunku jakoś, nie wiem, no może dlatego, że dopiero zaczynamy i jakoś wiadomo, że ja potem przyspieszałem, ale jakby to jest takie zawsze w psychice, jak wiem, że nie mogę szybciej jechać, bo i tak mi nie pojedzie szybciej ta ciężarówka, to jakoś mnie nie, ta prędkość mnie jakoś, jak jadę te 90 jakoś nie narzekam, nie? No, jakoś tak sobie jadę i jest okej, nie? Do tej stówki. Może dlatego, że nie chcę, słuchajcie, jakiś... O nie, zaczyna mi ziewać Gostek, czyli mam chyba z 2 godziny. Oj. Puść mnie, gabagatku, czekajcie, muszę sprawdzić. 2 godziny. 2 godziny i muszę iść spać, czyli 17, 19. 19 bym musiał. To jeszcze teraz się nie kładziemy spać, bo za wcześnie. I tu nie ma tak hop-siup z tym kładzeniem się spać, bo mamy, widzowie, pilną dostawę. To też jest jakby challenge dla mnie. Ja niepotrzebnie zacząłem tą dostawę, kurczę, z okiem już zmęczonym. No ale co zrobić? Aj! Tak, jeszcze żeby mandatu nie dostać, to też by było fajnie. Dobra, także będziemy musieli się rozglądać za jakąś stacją na przekimanie się. Piękny żuraw. Bo gdyby mi ten Yuken nie ziewał, nie? To by było wszystko super. O, tak będzie lepiej do miniatury, myślę. Fajnie by było w nic nie przydzwonić. Widzowie, nie? Dobrze by było w nic nie przydzwonić. Dobra, wsiadamy do środka, bo moje bawienie się kamerami... Ojej, oko coraz bardziej czerwone. Dobra, wiecie co? To ja mam godzinę czasu jeszcze. Czyli już muszę się rozglądać za stacją. Gdzie tu mamy? Na razie nie mamy w pobliżu żadnej stacji, kurczę. Niedobrze. Niedobrze, widzowie, nie ma stacji. Gdzie to mnie w ogóle tu wyprowadziło w tej Francji, że takie drogi? Będzie trzeba ewidentnie, słuchajcie, się przekimać to jak najszybciej. No ale trochę w nocy i tak pojedziemy, bo ja, słuchajcie, się raz przekimam. Załóżmy o 19, no to się obudzę o 1. A podwójnie nie chciałbym się przekimać, bo też nie chcę tak ryzykować, wiecie. Wolę... No trudno, no to pojedziemy chwilę w nocy. Zresztą wy też pisaliście w komentarzach, że czasem się na notkę załapujemy z jazdą, to też się nic nie dzieje. Też jest to fajne. Ma swoje uroki, także widzę, jak ci to nie przeszkadza, no to troszkę w nocy to pojedziemy, bo pamiętajcie o jednej rzeczy. Ja tą metodę ze spaniem stosowałem, żeby wiadomo, więcej kasy, znaczy żeby szybciej kasa przypływała. Może tak, nie że więcej, ale że szybciej. Bo my sobie spaliśmy tam 2 razy pod rząd, a w tym czasie pracownicy zarabiali. To chodziło o czas, o nic więcej. Natomiast no w tej sytuacji, przy tak długiej trasie, wiadomo, że chciałbym się wysypiać na maksa, ale wiem, że 2-3 razy będę musiał się przespać, bo nas ograniczy oko zmęczone. Więc wolę, słuchajcie, nie ryzykować, widzowie, i przespać się tylko wtedy, kiedy naprawdę muszę.
Tylko dlatego, że mamy bardzo pilną dostawę, jeśli chodzi o czas. Tam były te trzy strzałeczki na czerwono. To jest taka dostawa pod presją, nie? A też wiadomo, że nie chcę, słuchajcie, jakoś tam grzać. O kurde, 125, jak ja to się tak rozpędziłem? Kiedy ja się tak rozpędziłem? Nawet nie zauważyłem, jak się rozpędziliśmy na 125. Dobra, dajcie mi stację benzynową. Co to za dziwne znaczki jakieś? A, bo to drogi się łączą chyba jakieś. My na autostradę wyjeżdżali. Dobra, autostrada autostradą, ale dajcie mi stację. O, dobra, jest stacja. Mamy, widzowie, to. Mamy stację. Idziemy spać w takim razie, bo mi już... Ten mój gagatek kierowca już zmęczony. I przy okazji się zatankujemy, bo zobaczcie, że prawie wcale paliwa nie mamy. No właśnie, jeszcze kończy mi się paliwo. Obliczanie nowej trasy. Widzicie? Wszystko... Jedź prosto. Wszystko, widzowie, za jednym zamachem, nie? I paliwo, i... I paliwo, i zmęczenie, także... Jakie drogie paliwo, 8,20. Ach, ta Francja. Ile litrów zatankujemy? Co, tylko 280? Mi się zbiornik paliwa zmniejszył, czy co? To jest ciekawe, widzowie. Dobra, gdzie jest parking? Tam pewnie będzie. A to jest ciekawe, słuchajcie, z tym paliwem. Przecież ja zbiornika paliwa nie zmniejszałem, tylko skrzynię biegów rozbudowałem. No ciekawe. Dobra, no raz się przekimamy, nic tu więcej nie zrobimy, widzowie. Tyle, ile nas... Jest pierwsza w nocy, widzicie, tak jak mówiłem, i trzeba... Plus taki, że deszcz przestał padać. Przychód, przychód, przychód. Pięknie, przychody są. Przychody... No, trochę w tej nocy damy radę. Christian już zarobił 20 tysięcy, widzicie. Ale nikt poziomu nowego nie osiągnął. Ale fajnie, kurczę, na tych długich się jedzie. Ja tam w nocy też czasem mogę jechać. Zobaczcie, jak ładnie gwiazdy świecą. Mniejszy ruch. Spoko. My też musimy czasowo uważać, bo... Pamiętajcie, godzinę przyjazdu mamy na piątek na 12, czyli tak na upartego, jeśli tutaj mamy 15. No to tak z dwa razy spokojnie możemy się, no około trzech razy możemy się przespać. Czyli przypuszczam, że raz na 1000 km będziemy musieli się przespać. Tak według teorii wychodzi, czyli teraz gdzieś tak do 3000 pojedziemy. Wszystko oczywiście zależy, jak nam się oko będzie czerwieniło, jak będziemy trasę przekonywali, przejeżdżali, no ale raczej się tu bym nie spodziewał jakiegoś pośpiechu, a poza tym jest cel, żeby nie zapłacić mandatu żadnego. Także w nocy też możemy sobie pojechać. Ja tak bronię się tego jeżdżenia w nocy, pod odcinki oczywiście, drogi widzu, ale jakby... No sami widzicie, no widoczność jest okej, okay, no tu widać wszystko na... Nie ma tragedii, znaczy może nie po... Widoków nie będziecie mogli podziwiać, no bo co tu popodziwiacie w nocy, ale... Też ma swoje plusy taka jazda w nocy. Już drogie bramki jakieś francuskie. Idziemy za kamperem. No, już prawie 300 tysięcy mamy na koncie, a mieliśmy stówkę, także zobaczcie, ile przejechaliśmy już. A 200 tysięcy, słuchajcie, zarobiliśmy, plus nasze zlecenie, plus jeszcze myślę, że pracownicy spokojnie
No i może jest szansa, że do miliona dobiją w czasie tego zlecenia. Jakby jakaś tam szansa na to jest, także wtedy mamy sporą inwestycję do zrobienia. I to już się zaczyna taki moment, w którym już ta kasa nie będzie tak cieszyła, więc dlatego, żeby to... Żeby po prostu więcej podkręcić swoje ambicje, to te zlecenia, słuchajcie, o połowę sobie, bo tutaj można wpisać komendę konsoli. Jeszcze nie pamiętam, jak ta komenda się nazywała, muszę sprawdzić. I na przykład o połowę można sobie te zlecenia obniżyć. Dla wszystkich kombinatorów, którzy w drugą stronę by chcieli kombinować, to od razu odpowiadam nie. Zlecenia możecie tylko sobie zrobić tańsze, a droższych sobie nie zrobicie. I bardzo dobrze. Wiesz, to już jest głupota, słuchajcie. Ja tu będę mówił całkowicie szczerze, tak jak głupotą jest korzystanie z modów na kasę i na exp. Może to jest dobre dla ludzi bez ambicji, ale jest to dla mnie totalną głupotą, bo ja już się dziwnie czuję, jadąc z tym zleceniem, które jest prawie za milion. Rozumiem, że wieziemy żurawia, rozumiem, że jakiś, nie wiem, delikatny ładunek, tak, czy o wysokiej wartości, wszystko rozumiem, ale uważam, że jak na tak długą trasę byłoby za to 500 tysięcy, to też byłoby to uczciwe. I paliwo by się zwróciło, i koszty autostrady, i to byłoby spoko, nie? Nawet jakby było 400, to też nie byłoby źle. No to by była taka frajda, nie? Za krótsze trasy to myślę, że te 100 tysięcy powinno być. Także ja sobie te troszeczkę urżnę te ceny tych zleceń, bo to... Jakby no jadę, ale nie sprawia mi to już, słuchajcie, takiej frajdy ta trasa, nie? W sensie, że wiem, że to już nie jakby challenge'em bardziej... Może inaczej, widzowie. Challenge'em przy takiej trasie dla mnie bardziej jest wbić level. Tak? Challenge'em dla mnie jest nie dostać mandatu. To są dla mnie w tym momencie challenge, a nie... Nic innego. Tylko wiecie co? Zastanawia mnie jedna rzecz, bo dopiero co wyjechaliśmy, dopiero co zatankowaliśmy na full, a tu już mi trochę z baku ubywa. Czy ja przez przypadek, kurczę, bak paliwa zmniejszyłem? Sobie? Jeżeli tak, to niedobrze. Będziemy musieli co chwilę tankować. Volvo miało całkiem przyzwoity bak paliwa, jak dobrze pamiętam. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Już dla bezpieczeństwa, jak widzicie, zwalniam. Jestem bardzo ostrożny, żeby nie uszkodzić ładunku, no bo bardzo zależy mi, żeby wbić ten exp. A żeby wbić ten exp, ładunek powinien być jako doskonale, czyli tam nie powinno być kary za uszkodzenia. Dlatego jadę bardzo ostrożnie, na tyle, na ile potrafię. Też mówię, moja koncentracja dzisiaj jest średnia i... Boję się trochę tej trasy, widzowie. Aha, jeszcze mandatu dobrze by było nie dostać. Cały czas odkrywamy trasę, co mi się bardzo podoba, widzowie. Bo to wpływa też na naszą mapę, która się coraz tam bardziej żółta robi. Przygotuj się do skrętu w lewo. Dobrze, Iwonko. Skręć w lewo. Zawsze jestem przygotowany. Trochę ściąłem zakręt, ale nikt nie jechał. Muszę uważać na ładunek, to wiecie. Jestem też ciekaw, przy takiej jeździe, no... praktycznie mało szaleńczej. No jestem bardzo ciekaw, widzowie, ile nam czasu... Ej, ale nam to paliwo schodzi. Co tu jest nie tak? Czy to przez ten ładunek, czy... Nie, no ja aż się wkurzę, to zaraz do serwisu podjadę, nie? Serio.
Zobaczcie, jak nam paliwo schodzi. A ten co robi, wariat? Dziwne to jest, powiem wam szczerze. Jakoś tak mi coś nie pasuje z tym paliwem, bo... Bo ono tak szybko nie schodziło. Już mamy tak jakby pół baku. A to się stało po tej... Nie no, skrzynię biegów jedynie przebudowałem. Chyba nie przebudowałem nic więcej w aucie. Może dodatkowy zbiornik paliwa muszę jakoś dokupić. Wycieczka krajoznawcza, no okej, czy jakieś krajobrazy tutaj odkrywam podobno. Nie, no jakby był po drodze jakiś mechanik, to powiem wam szczerze, bym zerknął, bo coś tu jest nie tak. No nie, no już mandat to się nie liczy. Patrzyłem na liczbę paliwa, no ludzie, no 5 na godzinę przekroczyłem, już mi mandat dajecie. To się nie liczy, przecież nic tu nie przekroczałem. Jadę spokojnie, kulturalnie. Z górki się zrobiło i mi się auto rozpędziło. No mam ciężki towar, to... Aż się boję z tym paliwem, widzowie, w tym momencie. Powiem wam szczerze, że boję się z tym paliwem, bo... Jeżeli tu się faktycznie coś popsuło... Skręć w lewo. To by znaczyło, że ja będę musiał się martwić już nie o sen, tylko zobaczcie, mając pół baku paliwa, już będę musiał za niedługo myśleć, żeby znowu zatankować, czyli mi to wydłuży całą trasę, jakby całą jazdę mi wydłuży. Nie? Także coś, o, Scarlett, ale Scarlett mało akurat zarobiła. Także troszkę mnie to martwi, widzowie. To jest ciekawe i akurat w takiej trasie mi się musiało to skopać. No nic. Do skrętu w prawo. No słuchajcie, jeżeli będzie jakiś warsztat tutaj taki, gdzie nie będę musiał daleko zjeżdżać, to pierwsze co robię, to zajeżdżam na warsztat, bo to tak to my się wykończymy, słuchajcie. Tankując co chwilę, to wiecie, to mi psycha siądzie przy takiej długiej trasie. Bo tu dopiero, słuchajcie, zrobiliśmy ile? Z 400 km całej trasy, a już... Nie wiem, dziwne to. To będzie trudna trasa, jeśli bym tak miał co chwilę tankować. A to Volvo, kurczę, nie pokazuje, nie? Bo ja tu nie widzę, żeby mi pokazywało Volvo, ile... Na liczniku, czekajcie, ile ja mogę jeszcze przejechać na tym paliwie. O, przychód 99, Bob. O kurde, ale Bob zarobił. Dobry Bob. Widzowie, dobry Bob. No, gościu, puszczałeś mnie przecież i teraz nagle przyspieszasz. Białym już nie pojedziesz, tak? Bo chciałem cię puścić. No dobra, nie, to nie. Zawsze musi być odcinek, w którym mam rozkminę na jakiś temat. Teraz temat rozkminy brzmi, co z tym paliwem jest nie tak, nie? Zobaczmy, czy my tu w ogóle gdzieś mamy jakiś... tu będzie ciężko, nie ma żadnego. Bylebym dojechał do następnej stacji. No nic, no będzie trzeba na następnej stacji trochę dotankować, no trudno. Z drugiej strony te stacje same w sobie nie zajmują dużo czasu, bo to tylko jest cyk-cyk, ale no samo zjechanie, zatankowanie, no to trochę zajmuje. Jeżeli tak bym miał, kurczę, co chwilę tankować, to ja dziękuję bardzo. Chociaż czekajcie, tu mi coś pokazuje przy... Aż się zagapiłem, prawie bym gościa przyzwonił. Ale to chyba nie jest to. Tak, paliwa, coś 90 litrów on mi nie pali. Nie, to coś innego musi pokazywać. Dobra, nie widzę, nie będę się wgłębiał, natomiast fakt, że zobaczcie, mamy mniej niż połowę baku już.
że na następnej stacji się szybko zatrzymujemy i tankujemy. Dopiero się jasno zaczyna robić. Postaram się, słuchajcie, mało spać, dużo jechać w tym odcinku, tutaj skupić się głównie na jeździe. Bo jednak jakby nie patrzeć, to tankowanie paliwa też będzie dla nas dość czasochłonne. O, dojeżdżamy do trasy, którą już jechaliśmy. Trzymaj się lewej strony. Jechaliśmy tutaj, wyjeżdżaliśmy. Jakby co, to nie jadę jak pijany, tylko uważam, żeby ten kurde bot z lewego pasa nagle we mnie nie wjechał, nie? Pamiętajcie, że ten ładunek jest dla mnie bardzo ważny. Tu mi się nie chce na drugą stronę przejeżdżać, na stację. O, cały czas przychody jakieś, widzicie? Pracują ładnie kierowcy i osiągają poziomy. Trzymaj się prawej strony. Że źle nie jest. Zjedź w prawo. Gdzie już 500 000? Zjedź w prawo. Ale to ostatnia będzie taka tura, gdzie będziemy takie drogie zlecenie robili, mówię, bo mi to już ambicja na to nie pozwala, żeby robić trasy za 1 000 000. Dystans one mogą sobie mieć jakie chcą, ale niech mają maks za takie długie trasy 500 000, to będzie uczciwe. Będzie trochę też tych emocji, nie? Dobra, widzowie, co z paliwem, bo ja naprawdę się zaczynam denerwować teraz. Jest mocno coś, nie? No nic, no najwyżej jak nam stanie, jakkolwiek to brzmi, no to będę do serwisu musiał odholować. Też jest opcja. Tam w serwisie zobaczyć, może kurczę, coś muszę ulepszyć, żeby był ten większy bug, bo było dobrze, dopóki nie byłem w serwisie, było dobrze z tym paliwem. I nagle się skopało. Ciekawe to jest, naprawdę. Dajcie mi tu jakiś... Jeżeli dobrze widzę, to na 215 km mi zostało paliwa. Jeżeli to mi dobrze pokazuje. Chyba znalazłem, to jest ten ostatni taki. Nie, 200. Z prawej strony, a następnie zjedź w prawo. 219, 216, nie, no to coś tam się zmienia chyba. Zjedź w prawo. O, fajnie, bo tędy nie jechał. O, stacja, miło, 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 stacja. Chyba stacja. A tędy też nie jechaliśmy, w prawo to. Odkryjemy trochę traski. A nie, to spanie tylko, ja nie chcę spać, to paliwo. A nie, jest stacja, dobra. 250 metrów, okej, okay, no to jedziemy na stację tankować. No na razie, widzowie, musimy sobie w taki sposób poradzić. Przeliczam trasę. No a później coś się ulepszy, może... Wiecie, no może potraktujmy to jako challenge, że będę tak co chwilę tankował. Może zróbmy to w ten sposób. Oj! Cóż ja uszkodziłem? Może zróbmy to, widzowie, jako challenge, nie? Zobaczmy, ile litrów... No, widzicie? 200 litrów mi tylko zatankowało, czyli bak paliwa mój ma 300 litrów wychodziłoby.
Liskopał mi się całkowicie po tej wizycie w serwisie bak paliwa. Jakby mi się całkowicie... Całkowicie mi się, słuchajcie, bak paliwa skopał. Dobra, czyli słuchajcie, czy ja nie mam wyjścia, muszę do serwisu jechać, to zmienić, bo tak to mnie krew nagła zaleje. Dobra, no ale próbujemy jechać, czyli mam bak paliwa na 300 litrów, słuchajcie. Tak jak te Volvo miało fabrycznie i to mi się musiało po prostu skopać, jak byłem w serwisie. No nic, będziemy patrzeć, czy gdzieś po drodze nie ma kluczyka serwisu. Na razie po prostu jedziemy. Tak to sobie nie wyobrażam, słuchajcie, co 400 km tankować, co ileś. Nie, to jest niewykonalne. To nie, no gdzie? W ogóle nie ma opcji. To nie jest żaden challenge, widzowie. To jeszcze z Francji nie wyjechaliśmy. Nie chcę do serwisu odholowywać tak stricte do serwisu, chociaż no stać by mnie było ten 1000 zapłacić czy 2000, ale straciłbym trochę, wiecie, droga mi się urwała z odkrytej. Więc wolę po prostu zobaczyć na mapie, jak takie coś będzie i wtedy... Wtedy po prostu zajechać, nie? Nie są takie jak we Francji? Chyba nie. 340 zł. No i to jest, rozumiem, taką... Widzicie, takie bramki to ja rozumiem. Wyjeżdżasz z bramki i nie masz ograniczenia prędkości, a nie jak w Polsce, że się wleczesz 40 przez nie wiem ile metrów. O, tu jest jakieś miasto. Czekajcie. O, jest! W prawo mogę skręcić. Tylko czy to tutaj miałbym skręcić? Nie. Chyba tutaj się nie skręca. A zaryzykujemy czy nie ryzykujemy? Chyba nie ryzykujemy. Nie, bo to most idzie do góry. My tam nie chcemy jechać. My tu mamy gdzieś. Kurde, to nas oszukali. Tutaj nie wjedziemy. Nie ma wjazdu. O, Jarosław zarobił ładnie. Widzicie, tu jest wjazd tym mostem do góry. Tak, tu nie wjedziemy, nie ma opcji. Kurde. To co, zrobimy odholuj do serwisu? Ej, to nie byłby głupi pomysł, widzowie, nie? Zrobić odholuj do serwisu. Miałbym blisko. Bym sobie tu wrócił. Ale nie wiem, już Belgię mamy. Może w Belgii coś znajdziemy. Myślę, że nie ma sensu. Jeszcze nam sporo trasy, widzowie, przed nami, bo 3600, a przyjechaliśmy ile? Było 4200 chyba to całościowo, nie? No to ile? Z 600 km dopiero zrobiliśmy. Że wolno nam ta jazda idzie wyjątkowo. Możemy trochę nadgonić, ale też nie chcę uszkodzić ładunku, wiecie, bo to... Zbyt długa trasa przed nami, żeby ładunek uszkadzać. Jak jest okazja i się rozbujał, to z górki niech sobie leci, no. Trzymaj się prawej strony. Uj!
Jaki fuks, widzowie, czy wy to widzieliście? Prawie bym zmiótł gościa, bo mi wjechał przed maskę, ja tu grzeję. Jeszcze w prawo patrzyłem, żeby jechać. Też cały czas, widzowie, trasę odkrywamy, nie? Jakby nie patrzeć. Ma to swoje plusy. Ten już z góry wiem, że mi zajedzie drogę, no właśnie. Ja widzę, jak to paliwo, słuchajcie, mi ubywa, to aż mi się płakać chce. Naprawdę, widzowie, przecież to naprawdę, to aż oczy bolą. Teraz wiecie, dlaczego jak wybieram nawet i pracownikom ciężarówki, czy sobie, to zwracam uwagę na bak paliwa, żeby nie był on mniejszy niż 600 litrów. Bo to potem jest masakra, to tak nie może być. Tankowanie co chwilę, no bo to też wpływa na czas kursu. Staram się raczej te baki paliwa jak największe dawać. Sami widzicie, też kwestia wygody. Dopiero co tankowaliśmy, a już będę musiał myśleć, kiedy znowu zatankować. Także nie, jak najszybciej serwis odwiedzę. Tylko tak patrzę, żeby było coś przy zjeździe od razu z autostrady. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Dobrze, Iwoniuniu. Skręć w prawo. Nie ma problemu, skręcam w prawo. Trzymaj się lewej strony. Kościu, nie mogłem jechać prosto, bym odkrył zjazd z autostrady w sumie. Ale to nigdy nie przewidzisz. Widzowie, będę musiał pierwszą przerwę zaraz na siku zrobić, także muszę i tak się zaraz zatrzymać. Pewnie może wykorzystam tą okazję i do zatankowania. Wiadomo, że się nie zatrzymamy na środku drogi. Znaczy teoretycznie mógłbym, bo bym escape'a wcisnął, nie? A potem bym jechał dalej. Można i tak, ale jakoś tak mało realistyczne by to było, widzowie.
teraz może sobie zjedziemy tutaj zatrzymać. Ty, gościu, jedźże tym landarą, ty. O, zrobimy korek i tu się zatrzymamy się tutaj. Jest parking zone. W porządku, znajdziemy inną trasę. O, Niemcy, dobra, widzowie, tu się zatrzymujemy z pauzą. Ile mnie nie będzie, to nikt nie będzie może cierpiał. Zobaczymy zresztą później. Dobra, zaraz wracam, moi drodzy. Sekundka, jestem z powrotem. Dobra, jestem. Możemy jechać dalej. Zobaczmy, czy... Nie, no raczej. A już ktoś trąbi. O, ale się korek zrobił. Ja na pauzie byłem, widzowie. No cóż, no Juken musiał zrobić korek. No, nie byłbym sobą, jakbym korka nie zrobił. Fajny żuraw. Jedziemy. Słuchajcie, przeraża mnie ta trasa, powiem wam szczerze. I całkowicie będę szczery, że mnie ta trasa przeraża tylko i wyłącznie ze względu na ten bak paliwa, nie? Wjechaliśmy do Niemiec i pewnie zaraz znowu będę... Ja wolę na zapas myśleć z tankowaniem, ale cały czas mam w głowie jednak odwiedzenie serwisu, żeby sprawdzić, co z tym bakiem paliwa się stało. Albo żeby po prostu tam dokupić jeden zbiornik chyba, bo można takie coś zrobić, że dodatkowy zbiornik się dokupuje. Bo to się można przy takiej trasie, słuchajcie, długiej, to się można wykończyć. W spaniu na razie nie myślę. Spać to tak naprawdę za 9 godzin bym mógł iść. Czyli tak gdzieś w granicach może... Chyba 20, czyli znowu się na nockę załapiemy, kurczę, z tym spaniem. Niedobrze. Ale nie chcę spać dwa razy pod rząd, bo tak jak mówię, nie chcę mieć dostawy spóźnionej, bo za to też jest kara. Jeżeli chodzi o exp, bo ja tu w tej chwili nawet już nie mówię o kasie, mówię o expie tylko i wyłącznie o levelowaniu, bo taki jest cel tego odcinka, żeby wbić nowy level. Taki sobie po prostu challenge założyłem, aczkolwiek no mam wyzwanie troszkę utrudnione przez ten bak paliwa. O, jest naprawdę trudne. Tam pal licho, że ładunek jest ciężki, to czuć. Że to Volvo się inaczej zbiera. A jest tam pal licho. Przynajmniej większy realizm jazdy jesteśmy w stanie mieć. Oj, ostry zakręt. Tym żurawiem to się łatwo wywalić. Muszę cały czas jeszcze brać poprawkę na tych gagatków, które tu jeżdżą, boty jedne. Które mi czegoś nie wywinęli. Kolonia, słuchajcie, kolonia. Gdzie jest zjazd? Może tu na... Dobra, wiecie co? Spróbujemy do kolonii zjechać. Tylko gdzie tu się zjeżdża do kolonii? Żebym ja czegoś nie spierdzielił. Chyba tędy się zjeżdża do kolonii. No trudno, widzowie. Mieliśmy, nieważne, znajdę nową trasę. Tak, tędy się zjeżdża do kolonii, a potem zobaczymy, jak z tej kolonii wyjedziemy. To już niech Iwona się martwi. Jedziemy do kolonii, słuchajcie, do serwisu. Jest blisko serwis, także... Obym czegoś nie pomylił. W porządku, znajdziemy inną trasę. Tak długiej trasie ja nie mogę sobie pozwolić na... Z prawej strony, a następnie skręć w prawo. Na jakieś objazdy. Oj, tu do kolonii się nie jedzie tędy? Skręć w prawo. Gdzie ona mnie prowadzi? Jedziemy do kolonii? Jedziemy, dobrze. Tak mieliśmy jechać, okej. Okay. No Iwonę nie patrzmy, żebym ja się teraz nie zagubił. Chyba... Tak, dobrze, pojedziemy przy znaku zapytania, okej. Okay. Tam był znak zapytania, dalej jest serwis, okej. Okay. I dobrze jedziemy, widzowie. Jadę, słuchajcie, do serwisu, muszę sprawdzić, co z tym bakiem, bo ja się wykończę z tym paliwem. To tak nie można. 300 litrów bak paliwa, słuchajcie, to nie, to w ogóle dajcie spokój. Nie da tak jechać. No, przy okazji miasto odkryłem, aczkolwiek nie na tym mi zależało. Odkryjemy sobie jakiś znak zapytania.
Poczekajcie, czy ja mam teraz w lewo i w prawo chyba? Nie, następny w prawo, dobra. Będzie chyba agencja pracy tutaj. Tak poznaję po budynku, że będzie agencja pracy. Super, fajnie. Agencja pracy nam się przyda, bo będziemy chcieli fajnych pracowników zatrudniać, także... Trzymaj się lewej strony. Pięknie. Skręć w lewo. Ale ja jadę w prawo, Iwono. Skręć w lewo. Ty do mnie, że w lewo, a ja sobie jadę w prawo. To mam cię w nosie. Obliczanie nowej trasy. Dobrze, obliczaj trasę, obliczaj, ale ja jadę do serwisu. Szukanie nowej trasy. Nic mi nie szukaj. Dobra. O nic, widzowie, no było to konieczne. Zobaczmy, co ja tu popsułem. I z tego, co pamiętam, to chyba w tej części się ten bug wybierało. W ogóle zastanówmy się tak. Że to jest rozszerzony, czyli że ma większy bug paliwa, aczkolwiek tu nie jest to... Tu nie jest to, widzowie, niestety napisane, ale można się domyślać, że skoro ma taki większy bug, to nie. To mi się nie... Jakby nie chciałbym takiego. To mi tu nic nie daje. Jest tylko nierówny teren i... Czyli ten rozszerzony. Dobra, i teraz sobie zobaczymy jeszcze w tym. 900 litrów, no jest 900, już nic więcej nie zmienimy, ale to i tak znaczy, że jest większy bak paliwa. Nie. Dobra, mamy większy bak paliwa, a z drugiej strony? 570. Aluminium. Ale 570, czy mamy 570 i... mamy, słuchajcie, 570 i 900. O. No i niech tak zostanie. Zatwierdź. I pięknie, słuchajcie. Czyli w tym momencie mamy olbrzymi bak paliwa. Jedź bezpiecznie. Dobra. Zobaczmy, jak my tu mamy jechać teraz. Dobra, to teraz sobie możemy spokojnie jechać. Co, że tak? Dobra, to jedźmy tak, jak przyjechaliśmy. Spoko. Już niech mnie Iwona prowadzi. Dobra. Czyli teraz możemy się śmiało, słuchajcie, zatankować i się już o nic nie martwić, widzowie. To mi się podoba. I teraz jest gitarka. Teraz się zatankujemy i nie będziemy mówili do końca trasy. A następnie skręć w lewo. Iwona, denerwujesz mnie tym gadaniem. Skręć w lewo. No i teraz, słuchajcie, się zatankujemy i już sobie spokojnie będziemy mogli jechać. No czyli warto było tu zjechać, bo trochę się tylko denerwowałem tym bakiem paliwa. Mieliśmy na 300 litrów, słuchajcie, bak paliwa. To się nie da tak jechać, widzowie. A teraz się raz zatankujemy i już będzie gitarka. Dobra, teraz tylko na trasę i się zatankować. Jeden problem z głowy, jak widzicie. Zajęło nam to godzinę czasu gry, no. No co zrobisz, jak nic nie zrobisz, no. Gdzie ta Iwona mnie tu prowadzi teraz? Dziwnie mnie prowadzi ta kobita. A, bo to takie rondo jest. Dobra, to już nie będę pod prąd jeździł może, bo uszkodzę ładunek. Albo dostanę mandat. Jedziemy, słuchajcie, widzowie, tak jak droga prowadzi. Ja tu też muszę uważać na ten ładunek, bo pamiętajcie, że cel jest ważny, żeby go zrealizować. Więc fajnie byłoby tego żurawia nie uszkodzić, tym bardziej, że 3400 przed nami. My nawet, słuchajcie, jeszcze 1000 kilometrów nie przejechaliśmy. Mam być szczery. No, nawet 1000 nie zrobiliśmy jeszcze. Taka trochę pod górkę ta trasa, nie? Niby mówiąc, to jadę z górki, ale... To, że tu w lewo chyba. Oj. Trochę mamy pod górkę. Prawej strony, a następnie skręć w prawo. Z tą trasą, bo widzicie, ten bak paliwa nam mocno życie utrudnił, a to jeszcze mamy, słuchajcie, zlecenie, które jest pilne i tu nie mamy czasu na jakieś wielkie zjazdy, dlatego tak się szczypałem z tymi
Szczypałem się z tym serwisem, żeby na pewno w odpowiednim, czy żeby blisko było, nie? Żeby to nie był gdzieś serwis, wiecie, o nie, znowu korek jakiś. Żeby to nie był gdzieś serwis nie wiadomo gdzie. Jechać. Gałgany. No dobrze, no. Także to masz też taka przestroga do was. Ja to zrobiłem, słuchajcie, bezmyślnie. Przecież jestem świadom, że się tam, jak ulepszacie ciężarówkę, to musicie patrzeć. Jestem tego w 100% świadom. Ale tak wiecie, no spieszyłem się, bo już myślałem o kursie i jakby zupełnie tak... Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Wyleciało mi z głowy, że ten zbiornik paliwa mogłem... przez przypadek popsuć, nie? Bo tak jest, jak rozbudowujecie ciężarówkę, coś tam ulepszacie, to musicie patrzeć na wiele rzeczy. Szkoda, bo nie jest napisane, ja tylko musiałem z tymi zbiornikami jakby ręcznie liczyć. A według mnie no, mogłoby to w tej specyfikacji całej... Z prawej strony, a następnie... Jechać. W tej całej specyfikacji, słuchajcie, gdzie macie specyfikację silnika i tak dalej, no mogłoby to być napisane, nie? Ile litrów jest na paliwo. No gościu, czemu jedziesz lewym? Teraz mi się będzie pas skończył i się tak to skończy. Wolę się trzymać od gościa jednak tak z dystansem, nie? Dobra, grzejemy. Gościu! Grzejemy, trzeba na stację szybko grzać. Uj. No niestety, mandaci. No tu nie miałem wpływu zbyt dużego. Ach. Miałem wybór, albo wjechać tych przede mną, albo odbijać w lewo. Wybrałem odbijanie w lewo i gościa przytarłem. No trudno, z tym mandacik. Tu moja wina. Tak jak tam za prędkość się nie zgadzam z tym mandatem, bo był nieuczciwy, tak tutaj po prostu losowa sytuacja na drodze. Ale przynajmniej nikt z was nie powie w komentarzach, że jadę jak wariat, no bo tutaj jest to niewykonalne. Takim ładunkiem. Dobra, grzejemy na stację w takim razie, żeby nam tylko paliwa starczyło, słuchajcie. Trzymaj się lewej strony. Ja tu nie widzę żadnej stacji, tak w najbliższej okolicy, cholerka. Oj, widzowie, niedobrze, nie ma stacji benzynowej. Może mi paliwo się skończyć? No trudno, to skorzystamy w takim razie z usług serwisu. Z tankowaniem. Oby to tylko czasu nie zajęło, bo my tu czasu, widzowie, za dużo nie mamy. Na szczęście dopiero południe. Ratę kredytu nam wzięło. Jak widzicie, no z taką prędkością to ten dystans nam jeszcze za bardzo nie ubywa, nie? Dlatego ja nie lubię 80-kami jeździć, bo to na dłuższą metę przy takiej trasie jest męczące. 80 to dla mnie to troszkę za wolno. Ale tu tylko w nielicznych sytuacjach da się mocniej rozpędzić z takim żurawiem. Tylko jest problem z tym paliwem, widzowie. Mówię, zawsze w każdym odcinku musi być jakaś rozkmina. No, tak jak w tym długim odcinku rozkminialiśmy panią Helgę. Oj, już myślałem, że ktoś mnie tu bombnie. Tak teraz rozkminiamy temat paliwa. Chciał bardzo jakąś stację. Ja nie miałem takiej sytuacji, żebym się o paliwo martwił, no bo nigdy nie miałem tak małego baku. Jakby to wiecie, no... Trzymaj się lewej strony. Nigdy nie był dla mnie problem z tym paliwem, nie? No bo... Dlatego ja unikam... tych małych baków. Unikam jak ognia. Ten jak tu grzeje tym autobusem. Patrzcie. Wyleciał z zakrętu.
a i tak go wyprzedzę. Mogę trochę nadrobić w Niemczech prędkość, to mam zamiar to zrobić. Bo już tam w Szwecji i w Norwegii to może nie być takie łatwe. Zresztą ja nie wiem, gdzie my jedziemy, chyba do Norwegii, jak dobrze pamiętam. Znowu przez Szwecję. O, Christian znowu zarobił, a dopiero co wczoraj go widzicie, zatrudniałem i już Christian ładnie zarabia, także branie tych pracowników właśnie, co mają trochę tego długodystansowca, ma naprawdę ogromny sens. Teraz mnie kusi, żeby zobaczyć zewnątrz, ale nie, no przy tej prędkości to jest już, wiecie widzowie, to już by się okazało, że jestem kamikadze. O, widzę stację benzynową, słuchajcie, na horyzoncie. Fakt, że będę musiał chyba zjechać z drogi, ale to chyba, no trudno, no to pojedziemy na stację. Nie mamy wyjścia. Tam już chyba jechałem, bo widzę, że jest droga przetarta, więc musiałem jechać tam na tą stację. No i pojedziemy, widzowie, no co zrobisz, no. Trzeba zatankować, to trzeba, no. Bo byśmy stanęli, jakbyśmy nie zatankowali. Przeliczam trasę. Tam nic nie przeliczaj. Przygotuj się do skrętu w lewo. Już ja wiem, gdzie mam skręcać. O, pamiętam tą stację, no. Pamiętam, jechaliśmy ten. Skręć w lewo. Jedź tym Mustangiem, bo przez ciebie musiałem się zatrzymać, gnoju jeden. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Gdzie tu jest stacja? Chyba z drugiej strony gdzieś. Nie, no na parking nas... Parking nas kompletnie nie interesuje, widzowie. Spanie nas nie interesuje, chociaż oko już się zaczyna czerwienić, ale... Jeszcze damy radę, jeszcze damy radę. Uff, udało się, dobra. Kamień serca, czyli udało się bez wzywania pomocy. No i teraz sami zobaczycie, ile litrów zatankujemy. Przypuszczam, że 800 powinno wejść. 900 może? A wtedy tylko 200 dotankowaliśmy, nie? No tak się nie dało, widzowie, tak się nie dało. Patrzcie, 1000 litrów nawet. 1070 litrów, pięknie. A mam wrażenie, że na tej stacji benzynowej byliśmy w nocy, widzowie, ostatnio. Takie jakieś mam dziwne wrażenie. Pierdziele, nie zatrzymuję się. Tym żurawiem... No, dobra, to kamień serca. Mamy zatankowane teraz na fulla. I możemy sobie spokojnie jechać. A, czyli to dobrze mi pokazuje ten... licznik. Teraz mi pokazuje 2700 km do zrobienia na tym paliwie. To jest realne. Może tak być. Czyli jeszcze raz będziemy musieli zatankować, zanim dojedziemy do celu. Albo 2900, ale to już bez znaczenia, czy 700, czy 900. Tak trzeba będzie dotankować i tak. Dobra. A już sobie spokojnie możemy jechać teraz. Oj, Stevie, czemu mi żeś wrócił? Ile straty przez ciebie mam? Chyba będzie trzeba przejrzeć, czy kogoś nie zwolnić, widzowie. Ile koszty? 7. Oj, niedobrze. Niedobrze, Stevie. Jesteś na wylocie. Jak numer powtórzysz mi jeszcze w czasie tego kursu, to... Będzie źle z tobą, chłopie. Ja pasożytów nie zatrudniam. To dalej jedź tym Volvusem. Czym tam. Czy ja mam wrażenie, że jadę bez świateł? Ciekawe, czemu się światła wyłączyły. Dobra. Oczywiście długie włączone, żeby... mi z drogi zjeżdżali.
No niestety, jeden challenge się widzowie nie udał, bo jednak gdzieś tam przydzwoniłem w tego gościa i mandat jest. Także ten challenge nie wykonamy, no ale możemy zakładać, że gdzieś są losowe te sytuacje, tak jak ten jeden mandat za prędkość, to też był taki trochę niesłuszny. Więc możemy zakładać, że to są sytuacje losowe i oczywiście challenge niewykonany, ale mogę już teraz sobie założyć taki challenge, że już skoro te dwa mandaty weszły, to więcej takich sytuacji już nie powtarzać, tym bardziej, że stuczek nie mogę robić, bo nie mogę ładunku uszkodzić. Na szczęście jeszcze nie mam uszkodzonego, ale jeszcze duża trasa przed nami, także dopiero słuchajcie, 1000 kilometrów przejechaliśmy. Ach, to wolno idzie przy takich długich trasach, strasznie wolno. Co ja w ogóle wybrałem za trasę? Który ja to skończę? Ponad godzinę odcinka. Ja się w ogóle dziwię, że wy takie długie odcinki chcecie oglądać. Bardzo mi miło, ale no nie mamy możliwości. Ja staram się skrócić ten odcinek ile się da, żeby chociaż przyspieszyć samą jazdę, gdzie się da. Natomiast no dziś to się też, jak widzicie, nie dało, bo raz, że serwis, raz co chwilę tankowanie. Trzy to w ogóle ładunek, który no jakoś nam nie umożliwia tej jazdy, a poza tym nie chcę go uszkodzić. Więc też tak jakoś nie grzeje, nie wiadomo jak. Tylko tam, gdzie się da, jak widzę już zakręt, to od razu zwalniam. Fokus, słuchajcie, na GPS-a, na zakręty, żeby tam czegoś nie przegiąć. Za 4 godziny musimy iść spać, czyli 14. No to tak myślę koło 18. Było 4,5. No gdzieś w granicach 19 będzie trzeba się położyć, czyli znowu się w nocy o 1 obudzimy. Nic nie zrobimy, widzowie. Znowu będziemy w nocy jechali. To może tak się uda, że do Szwecji wjedziemy i już będzie jasno. Bo w Szwecji te noce są jeszcze spoko, szczególnie tam widzieliście Finlandia, tam jest naprawdę zarąbiście, nie? Nie, mandatów nie dostajemy za prędkość, za nic, więc ogarnij się, Jukenie. Pamiętam, że w tym odcinku długim, poprzednim, też miałem taki moment kryzysu, to myślałem, że nic nie ubywa tych prędkości. Znaczy prędkości, tego dystansu, nie? Żeby tego. I tu mam identyczne teraz wrażenie w tym momencie. Właśnie w tym momencie mam identyczne wrażenie, słuchajcie, że gdzieś nic nie ubywa tych kilometrów. Ja siedzę w środku, siedzę, bo taki jakiś niewidoczny jestem, słuchajcie. Myślałem, że nie ma mnie w środku, dobra. Ale jestem, siedzę. Jeszcze jakbym ręce trzymał na kierownicy, to w ogóle by było zajebiście. Nie wiem, czemu tego nie zrobili. Może dlatego, że przy skręcaniu byłby problem z animacją. Chociaż fajną rzecz, jaką można zrobić, jak ktoś ma kierownicę i sobie ją do monitora przystawia, to w aucie można tą kierownicę wyłączyć. No, to też tak będę pewnie robił, jak będę odcinki z kierownicą nagrywał, to będę z kamerką wtedy nagrywał normalnie. Jeszcze muszę zastanowić się, jak to zrobić, żeby to dobrze w miarę działało. Trzymaj się lewej strony.
tych Niemczech jedziemy, widzowie. Oj! Chłopie! Tędy już widzę, jechałem. Przypuszczam, że ta trasa, na którą teraz wjeżdżamy, no to jest mi bardzo dobrze znana. Tam do Szwecji pewnie jechaliśmy, więc tą część całą przez Szwecję tam nic pewnie nie odkryjemy nowego. Ale w tej Norwegii myślę, że powinniśmy sporo miast odkryć, więc myślę, że warto. Warto, że taką trasę wybraliśmy. Póki co chyba tylko dwa miasta odkryłem. Oj. Czemu to jest 80? No nie, i teraz zobaczcie. I to jest, co ja mam zrobić w tej sytuacji, widzowie. Musiałem wjechać w gościa, dlatego że gościu z prawej zaczął mi jechać na mnie. No i ja mam pierwszeństwo, gościu wjeżdża we mnie. No i co ja mam zrobić? Mam nadzieję, że nie mam uszkodzonego ładunku, nie? No niby 0% jest ładunek na razie uszkodzony, a ciężarówka jest 2%. Pal licho z tą ciężarówką, niechbym miał ją nawet naprawić. Byle mi się ładunek nie uszkodził. I zobaczcie, jadę przecież ostrożnie, prawda? Bo to nie jest tak, że robię jakieś wariacje, jadę ostrożnie i... Trzymaj się prawej strony. I to nie ma większego znaczenia, bo i tak te gamonie we mnie wjeżdżają, nie? Także tutaj musicie mieć oczy dookoła głowy, jeśli chodzi o te boty, niestety. No, tak widząc tego, już od razu uciekam na lewy pas, bo się boję, że on zaraz we mnie wjedzie. No bo takie to są głupki, nie? Jestem ciekaw, czy kiedyś wjechał we mnie któryś z moich kierowców. Też jest, oj. To też jest ciekawe, czy można spotkać kierowcę. Muszę to kiedyś sprawdzić, widzowie. Czy da się swojego kierowcę jakby zobaczyć na trasie. Bo to, że na mapie go widzimy i tak dalej, to wszystko spoko, ale... Raz bym wziął i... To może wiecie co, wezmę tą G-klasę sobie kiedyś kupię do sprawdzania i nagram taki odcinek. Bo G-klasą jeździłem, to jeszcze jej nie mam na tym koncie, jest na razie szkoda kasy na tą G-klasę, ale jak już się dorobię, to mogę sobie kupić jako drugie auto i wtedy czasem jechać, wiecie, jechać w trasę i sprawdzać, czy pracowników widać. Bo to mnie też mocno zastanawiało, czy... Umberto tylko 20 tysięcy zarobił. Nieładnie Umberto, nieładnie. Ani poziomu nie wbił. Bardzo nieładnie Umberto. Dobra, ile przed nami? Czy trójka nam zeszła z... Dobra, 2900. No, nadal mam wrażenie, że tej trasy nie ubywa nic, nie? Wiecie, no mógłbym teoretycznie nagranie pauzować, no ale to też nie widzę sensu. Przyspieszyć tego nie mam jak. Ja po prostu wychodzę z założenia, że skoro to jest seria na waszych oczach, to wrzucam tak jak leci i po prostu kto chce, to sobie sam przesunie. No bo tutaj jakby... No nie widzę możliwości, no jeżeli mam całą trasę pokazać, co się dzieje. Jak zarobki idą do góry, no bo to widzicie, ile tam ci pracownicy zarabiają. No widzicie wszystko na bieżąco, co się dzieje. Trzymaj się lewej strony. Ja spauzować to mogę nagranie jedynie, jak nie wiem, chcę się wysikać, nie? Więc myślę, że lepiej jest taki dłuższy odcinek. Kto chce, to sobie po prostu go przewinie, nie? Tak mi się, widzowie, wydaje. Jakoś tak nie mam pomysłu, jak miałbym to skracać, nie? Zresztą też widząc cały odcinek w takiej formie przy tak długiej trasie, jesteście w stanie słyszeć, kiedy już mi ten głos zaczyna zamulać, że już zaczynam czuć to zmęczenie, czujecie też ze mną te emocje.
zresztą sam o tym mówię. Na razie nie czuję żadnych jakichś... Może głos jedynie trochę mnie. Ale to jeszcze mnie chrypa męczy, słuchajcie, po chorobie, więc to... Będę i tak mniej gadał. Ale zmęczenia nie czuję żadnego, ani fizycznego w ciele, żeby tam cierpnąć czy coś. Nie, na razie nie. Dobra, słuchajcie, mamy 2 godziny do przespania się prawdopodobnie. O, już zaczyna gagatek ziewać. Chłopie, jedź tą landaryną. Godzina 30, widzowie, godzina 30, muszę iść spać, czyli nawet nie 19. Tak po 18 muszę zacząć się rozglądać za spaniem. Tankować już na szczęście nie musimy, już tam... Zobaczymy. No, tędy już kilka razy jechałem, to już pamiętam tą trasę. Wjazd do Danii, później promem będziemy. Płynęli. Jeszcze jestem ciekaw, na ile ten prom jeszcze nam na zmęczenie wpłynie, to znaczy czy da nam trochę wypoczęcia, czy nie. Chyba nie. No, dopada mnie zmęczenie. Ja wiem, że mnie dopada zmęczenie, tylko gdzie mam iść spać? Nie ma gdzie iść spać. Wiecie, z drugiej strony jakby było... Niby jakieś łóżko teraz się szykuje, tam widzę, coś jest. Kurczę, no... W nocy pojedziemy, widzowie, trochę. No ale co zrobimy? No nic nie zrobimy. Myślę, że nie ma co się tu szczypać, ale no, najpierw i tak bym wsiadł na proma. Powiem wam szczerze. Tu bym nie szedł spać, wsiadłbym na prom. I po jak wysiądziemy z promu, wyjedziemy w zasadzie, tak? To wtedy bym poszukał jakiegoś spania. Ja bym to tak, widzowie, zrobił. Tu bym nie szedł spać. Jakoś tak mam takie przeczucie, wiecie? Najpierw wsiąść na prom. Najpierw na prom, a później pójść spać. Tak, jakoś intuicjami tutaj. Ale tam mieliśmy... Nieważne, znajdę nową trasę. Tak, jakoś intuicjami, widzowie, mówi, żeby najpierw tutaj wsiąść na prom, a później zobaczyć, jak z tym kimaniem. Szukanie nowej trasy. W porządku, znajdziemy inną trasę. Okej. Co, już dojechałem, tak? No to tutaj się będę musiał przekimać. Niby jeszcze za godzinę mam przerwę za odpoczynek, czyli jeszcze niby godzinę mogę jechać, to akurat poszukamy. Spadajcie mi z tą 20, jeszcze 10 postawcie może to. Grzało was 20 na godzinę? Ostro was pogrzało. Ja nie będę 20 na godzinę jechał tu. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Ale ziewa nadal, no. Kitty osiągnął nowy poziom. Coś zarobiła, nawet nie zauważyłem co. A Kitty niedawno zatrudnialiśmy, widzowie. Chyba w którymś z poprzednich odcinków. Także Kitty pamiętam. Musiała ładnie zarobić, bo mamy powyżej 500 tysięcy. Także zobaczcie. Jest to bardzo prawdopodobne, że do końca mojej trasy, tej długiej, pracownicy zarobią 1 000 000. Plus mój prawie że 1 000 000, czyli prawie będą 2 miliony na koncie. Jest to bardzo prawdopodobne, że w ogóle osiągniemy taki pułap 2 milionów. Także muszę też mandatów nie dostawać. Zobaczymy, czy to się uda zrealizować, widzowie. Podajcie mi teraz coś do spania. Pierwsze lepsze biorę. Tam nie muszę tankować w tym momencie.
Jakoś tam zatankowany jestem. Bym sobie chętnie coś do picia przyniósł. No ja wiem, że mnie dopada zmęczenie. Dajcie mi, na co mam na poboczu stanąć? Tu się nie prześpię, bo nie da się. To parking znaleźć. Godzinę jeszcze od biedy mam, czyli jeszcze jakby... Jeszcze mi nic nie grozi, to nie jest tak, że od razu zasnę. Jeszcze chwilę mogę próbować. A zobaczcie, tu narzekałem na 90 na tym moście, a teraz ona mi nie straszna. Jadę sobie z żurawiem i mi nagle nie przeszkadza, że na moście jest 90. O, tylko... No dobra, mój błąd, widzowie. Sorry, kolizja. No to tyle by było zbawienia się kamerą. Widzicie, nie mogę się kamerą bawić. Chciałem ładne ujęcie zrobić do... na miniaturkę może, ale to ja muszę robić, słuchajcie, zatrzymując się. Nie mogę jechać. Widzicie, oczy już się zaczynają mrużyć. Jak najszybciej jakieś łóżko poproszę. Na razie nic tu nie... O kurde, tu nie ma żadnego łóżka. Tam jest jakaś stacja na lewo, ale czy tam będzie łóżko, to nie wiemy. No nic, to na lewo może zajedziemy na tą stację. Zaraz powinna być stacja na lewo. Jeżeli tylko łóżko jest tam również. Widzowie, mamy problem. Nie ma łóżka. Gdzie ja mam się przespać? Szkoda, że tak nie można gdzieś zjechać sobie i tak się przespać. Nie, tam jest tylko stacja. Tam nie ma łóżka. Widzicie, nie ma parkingu. Cholera. Oby ikonka się niebieska pojawiła. A nie ma, jest tylko stacja. Co ja mam zrobić, widzowie? Przypominam, że mam pilne zlecenie, to też tak nie mogę sobie, wiecie, ulać i ryzykować. Nie, no żebyście tylko świadkami nie, bo jak ja przydzwonię w coś, to będzie tragedia. Już jest od razu 24 minuty, widzowie, 24 minuty. Czyli do maksymalnie tam powiedzmy 20:20. Mamy czas. Tam pal licho z mandatem za tą. To musiałbym, żeby dokulać się do miejsca, musiałbym bardzo, słuchajcie, wolno jechać. Byłaby taka szansa, że, wiecie, bym dojechał, ale musiałbym się bardzo wolno kulać, nie? Dosłownie chyba 20 na godzinę, to wtedy może bym w nic nie przydzwonił. No jest szansa, że dosłownie ostatnie 10 minut. Trzymaj się lewej strony. Pal licho jeszcze z tym mandatem za wiecie, za zmęczenie, za przekroczenie czasu pracy. Jakby to tam... Nie ma parkingu, widzowie, nigdzie. Jestem zły, no. Teraz jestem zły. Ja najpierw problem z paliwem, teraz problem. Już właściwie mamy czas przekroczony. Już jest pozamiatane. Już teraz muszę, patrzcie, już mam 0 minut na odpoczynek. Także teraz może się stać naprawdę wszystko, więc szybko musimy się zatrzymać gdzieś. Może na granicy Danii i Szwecji będzie jakiś parking. Już tylko chodzi o parking na sen. Nie chciałbym, żebyście widzieli, czym to grozi, bo to już grozi praktycznie nieudanym odcinkiem, nie? Jeżeli bym zasnął, tracę w tym momencie kontrolę nad całym pojazdem i widzowie, no tu w tym momencie to już jest cały ładunek uszkodzony, tu już nie ma zmiłuj. Dawać mi parking, czy was pogięło w tej Szwecji, w tej Danii? Co ci kierowcy mają na zapałki w oczy sobie wkładać, czy co? Dobra, jest parking, może dojedziemy, widzowie. Zapisało nam, na szczęście nam się gra zapisała, więc gdyby coś
miało się przydarzyć nie ode mnie zależnego, to po prostu wyjątkowo skorzystam z save'a. Ale już mamy tutaj przy bramkach. O, 62 tysiące zarobił Patryk. Dobra widzowie, gdzie jest to łóżko? Gdzieś tu na prawej stronie. Tutaj? Gdzie to jest? Tutaj, dobra, to skręcamy. Skręcamy, idziemy spać. Udało się, widzowie. Udało się. Okej, okay. Ja sobie szybko coś do picia przyniosę, no i będziemy jechali w nocy, widzowie, bo więcej nie będziemy kombinowali. Także za chwileczkę do was wracam. Dobra, lecimy, widzowie, lecimy. Koniec pauzy. I w grze, i w realu lecimy. No trudno, trochę w nocy sobie pojedziemy, ale... te akurat... Powiedzmy, noce w Szwecji nie są takie złe. A dziś mamy taką trasę, szybkie zlecenie. Ale zwróćcie uwagę, że wiele takich rzeczy tutaj nam dosłownie na ostatnią chwilę się... Dobra, jeszcze nie mamy, słuchajcie, uszkodzonego ładunku, więc zróbmy wszystko, aby nie był w ogóle uszkodzony. Na razie mamy 0%. Widzę, że tam pracownicy osiągają poziomy, ale nie będziemy do nich zaglądali, bo mamy ich dobrze zoptymalizowanych. Niech sobie po prostu osiągają. Zobaczymy to, czy to na koniec odcinka, czy w następnym. O, widzicie, spaliśmy i pracownicy pozarabiali. Ile będzie na koncie przez nasze spanie? O, następny. Słuchajcie, mamy 2600, to już mnie jakoś tam nie przeraża. To było 4200, także już troszeczkę... O, zobaczcie, prawie 800 tysięcy za nami. Znaczy, tyle kasy, nie? Więc raczej moje tutaj wyliczenie, że milion przebijemy na koncie z samych pracowników, no jest trafne. Zobaczcie, jaką mam intuicję, nie? W ogóle w tym odcinku to mamy dużo takich, no... Może nie nazwałbym, że nerwowych sytuacji, ale takich challenge'y, gdzie w ostatnim momencie, widzowie, spadamy na 4 łapy. O, zwróćcie uwagę, z tym bakiem paliwa, no ostatecznie udało się bez pomocy drogowej. I udało nam się zatankować. Teraz tym spaniem naprawdę na ostatnim, no to był jakiś po prostu już fukt, bo bym pewnie jechał 10 minut dłużej w czasu gry i bym tak przysnął, żebym przydzwonił w coś. Jedź prosto. A ja też teraz oczywiście staram się jechać w taki sposób, żeby nie dostawać mandatów, wiadomo. Ale też oczywiście nie uszkodzić ładunku, także chociaż ten jeden cel myślę, że może mi się uda zrealizować, bo to, żeby w ogóle mandatu nie dostać, no niestety się okazało zbyt wysoko postawioną poprzeczką. Ja bym musiał chyba, słuchajcie, w ogóle nie zmieniać kamer, a jeśli miałbym robić miniaturkę, no to bym musiał chyba się zatrzymywać gdzieś i wtedy zrobić dla was miniaturkę fajną. Tak będziemy robić, widzowie, bo tutaj potem to się źle kończy, nie? No tutaj trasa nie jest jakąś nową, odkrywczą trasą, no jechaliśmy nią chyba już 4 razy, może 5 razy przez tą Szwecję. Wtedy pamiętam, przeszkadzało mi, że tutaj jest wolno na autostradzie, wolny ruch, a... O, szybko się zaczyna jasno robić, już mamy, zobaczcie. Także tej nocy za dużo nie mieliśmy. Teraz po prostu z tym snem, bo tak naprawdę jeszcze tylko jedno przespanie będzie nas czekało i to będzie wszystko. Może nawet dwa, bo dostawę mamy, słuchajcie, dostarczyć na piątek na południe. 2 razy 6, 12. Jeśli załóżmy do 20 dodamy 12, to jest 8 rano. To jeszcze by było wykonalne to. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Jeszcze by to było wykonalne. Zobaczymy, widzowie. Tutaj zaufałem Iwonie. Nie patrzyłem w tym momencie na GPS-a, tylko kompletnie zaufałem Iwonie, co tam do mnie mówi. Jazda w Szwecji, słuchajcie, czy tam Szwecja, Norwegia, Finlandia, no ma swoje plusy, bo też są fajne jakieś takie... No troszkę inne widoki, fajne krajobrazy, ale na pewno ma to swój plus, jak widzicie, poprzez piękną przyrodę, nie? Że
że jak widzicie... Jedź prosto. Szybko się robi jasno. Im bardziej na północ, tym ta noc jest jaśniejsza. Trochę sobie nadrobimy, te 110 myślę, że tak jak jest ograniczenie, tak sobie nadrobimy, żeby nam trochę z tych 2000 zeszło. Środa czwarta. Czyli musimy niby 16 godzin, 12 to będzie do 16, no to tak samo nam wyjdzie. Oczywiście jakby ktoś się dziwił z tym snem, to od razu wyjaśniam widzowie. Ja tu ściągałem tego moda na spanie, żeby troszeczkę sobie łatwiej zoptymalizować sen. Jedź prosto. Nie po to, żeby oszukiwać. No może akurat w tym odcinku, kiedy mamy pilną dostawę, tak widzicie, no nie wykorzystuję. Ale już wam wyjaśniam. Łatwiej mi jest... Ja po prostu ściągnąłem tego moda, bo śpimy 6 godzin, a nie 9. Bo normalnie fabrycznie się śpi 9 godzin. I dla mnie wyliczanie... wielokrotności 9 godzin było problematyczne, jeśli miałem to na szybko wyliczać. A wielokrotność szóstki jest o wiele łatwiejsza do wyliczenia, tak? No bo tam 6 plus 6 to jest na przykład 12, nie? I wiesz, że jak dwa razy pod rząd śpisz, to śpisz 12 godzin, to jest łatwo, jakby tak szybko jesteś w stanie to do czasu po prostu dostosować, nie? I tylko ze względu na wygodę tego moda sobie ściągnąłem. Gdzie i tak śpię zazwyczaj dużo, no po to, żeby w tym czasie szybko pracownicy nam zarabiali, nie? To też będę powtarzał, ja nie uważam, że spanie daje ci więcej pieniędzy, bo to nie jest tak, tylko daje ci szybciej te pieniądze. Bo jeśli ty byś jechał, oczywiście, czy śpisz, czy jedziesz, to zarabiasz tak samo, pracownicy znaczy się, tak? Pracownicy zarabiają tak samo, to się niczym nie różni. Ale pamiętaj, żebyś musiał jechać 6 godzin, tak? A przez te 6 godzin jak śpisz, no to szybciej po prostu pracownicy zarabiają. Tylko o to chodzi. Trzymaj się lewej strony. Do rozwoju ma to znaczenie. O, znowu zaczęły pewnie te drogi kijowe, co się tak... Oj! Te kijowe drogi się zaczęły, co się tak pasy co chwilę będą nam zmieniały. To jest taki fragment Szwecji, który mi się średnio podoba. Ale damy radę, mamy taki ładunek, że nie grzejemy jakoś to. Oj, tam coś się dzieje na lewym pasie. Znaczy na prawym, w ogóle tam się coś dzieje, kurde. Co ja mam zrobić? Poboczem ich muszę wyprzedzić, tak? Co oni tam robią? Dobra, no to jedziemy poboczem. Gościu blokuje drogę. Mamy pilną dostawę, co będziemy stali, kurde, gościu, nie wiem, strajk jakiś robi, kurde, transportowców, czy co? Tę drogę zablokował. My tu żurawia wieziemy konkretnego, jakiegoś do budowy czegoś, ludzie czekają, chcą budować, nie będziemy stać w jakimś śmiesznym korku. Myślę, że jak jedynkę zobaczę w trasie, która nam została, czy tam te 1900 powiedzmy, to już tak troszeczkę myślę, że odetchnę z ulgą. O, 800 tysięcy. No to spokojnie, ten milion to wiecie, bo mamy nawet właściwie to my jeszcze nawet połowy trasy nie przejechaliśmy, bo było 1400 było całego dystansu chyba. Coś około tego, więc to nawet jeszcze nie mamy połowy przejechanej, słuchajcie. Prawie połowę, ale jeszcze nie. Piękne widoki. Aż mnie kusi, żeby tutaj zobaczyć na kamerce, ale nie. Z następnym spaniem prawdopodobnie się zatankujemy, więc bo tak jak wyliczałem, to nam tego paliwa nie starczy do końca. Tutaj chyba pokazuje mi, jeżeli to jest to, co ja widzę tam w liczniku, to na 2000 km pokazuje, że starczy paliwa. To by się zgadzało. Ale to tak się zmienia trochę, ja tam nie widzę, tak? Za małe są te cyferki. Szkoda, że nie można tego jakoś przełączyć, żeby to było większe. To jest jedyny minus, słuchajcie, w tym Volvo. Tamto Volvo starsze mi się bardziej podobało, bo miało bardziej czytelny ten licznik, nie? A ja lubię takie samochody właśnie, które mają
na liczniku napisane, ile, ile nam zostało jakby na tym baku, ile przejedziemy, nie? O, patrzcie, ktoś tu drewno wiezie. Nie wiedziałem, że... Uj! Nie widziałem jeszcze takiego transportu. Megan? Oj, Megan. Pójdziesz do wylotu zaraz. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Już jeden kandydat do wylotu jest. Ile mnie będziesz kosztowała, ty, Megan? Zjedź w prawo. 2000. No to powiedzmy, że mogę ci... Powiedzmy, Megan, jeśli to są 2000, to mogę ci wybaczyć, ale jestem zły na ciebie, bo mi zeszło saldo poniżej 800 tysięcy przez ciebie. Także bierz się do roboty, Megan, bo będziesz drugą Helgą. I zaginiesz w niewyjaśnionych okolicznościach. Do teraz naprawdę ja was nie prankuję, ale do teraz, widzowie, nie mam zielonego pojęcia, co się z tą Helgą stało. Możemy sobie żartować, że zaginęła w niewyjaśnionych okolicznościach, ale mnie to mega zastanawia, bo Helga przecież była. Byłem na nią zły, ale jej nie zwalniałem. Chyba, że było coś takiego w odcinku, a nie pamiętam, bo słuchajcie, nie wiem. Nie wiem, co z tą Helgą się stało. Szósta rano. Nadal wolno nam kilometry ubywają. Jak jest tylko 90, to mogę sobie herbatkę popijać. Moje gardełko. Takiej prędkości szkód raczej nie powinienem żadnych wyrządzić. No, tą drogę to już pamiętamy po tych postaciach i po tych motorówkach z lewej strony, to już na pamięć znam. Zaraz będzie kolejna rzeźba, o jest właśnie. Że tą drogę to już na pamięć znam. W Szwecji. Jedź, kościół, jedź, bo chcę na lewy. Rura. Widzicie, kulturalny jestem, nikomu się nie wpierdzielam, nie jak te boty mi się wpierdzielają. Czasem mi się zdarzy kogoś przyhaczyć, tak jak za to mandat dostałem, ale to... Miałem wybór, albo zderzyć się z ciężarówką, która uszkodzi mi ładunek, no albo lekko tryknąć, kurczę, osobówkę, no i wybrałem mniejsze zło. Dla siebie oczywiście. Już nie mam, słuchajcie, w tej serii, nie wiem jak to wtedy było, że ja czułem takie zmęczenie, no w tej serii jakoś, powiem wam szczerze, że nawet kręcą mnie te dłuższe trasy, mimo że długi czas się przed nimi broniłem i mówiłem, że nie zawsze mi się chce. Tak jak no chyba wbiłem ten 20 level, tak zaczęły mnie kręcić te długie trasy, ale to tylko dlatego, że widać, że no dzięki długiej trasie szybko można kolejny level wbić, nie? To jest jedyny taki argument zasadniczo. I powiem wam, że raczej będziemy częściej robili, widzowie, takie dłuższe trasy tej serii, bo to jeszcze seria się nie kończy. Jeszcze tam parę challenge'y chciałbym na tym profilu wykonać. Ale myślę, że samo levelowanie konta na waszych oczach, no to poniekąd się skończy, gdzieś tak jak bijemy, ja wiem, ten 30 level. Powiedzmy, 30, tak, i te wszystkie rangi, no bo to tak mniej więcej 30 level to są wszystkie rangi wbite. Tam już nie ma potem czego levelować tak naprawdę. Więc w tym sensie seria się skończy, ale będziemy właśnie... Może już od przyszłego odcinka zaczynali też robić dłuższe trasy za połowę wartości. Bo tu mamy trasę prawie za milion, to już jest, wiecie, troszkę za dużo.
Tak, że od następnego odcinka, jeśli będzie taka trasa, to ona nie będzie za milion, tylko za 500 tysięcy. No to już będzie miało sens. Ja myślę, że będzie to motywujące, patrząc na tak długą trasę, nie? Bo 100 tysięcy to by było za mało. Patrząc, ile byśmy na paliwo wydali. Mówię o trasie 4000 km plus, tak? Bo ja nie mówię tu, wiecie, o trasach krótkich. Mówimy o trasie, która ma 4000. No to dla mnie 100 tysięcy, no to tak nie byłoby to motywujące, nie? Patrzcie, ile na autostrady wydacie. Gdzieś tam jakiś mandat niestety się siłą rzeczy trafi, jakieś koszty, wiadomo, naprawy. Wiadomo, że trzeba tak jeździć, żeby nie musieć naprawiać. No, powiem wam, że ta trasa jakoś mi w miarę idzie. No i śmiało kolejną taką będziemy w stanie zrobić. W następnym odcinku bez naprawiania tego Volvo i myślę, że dam radę, widzowie. Myślę, że dam radę, bo czułem się kompletnie, tak można powiedzieć, taki jakiś tam realizm. Ile można to nazwać realizmem, jadąc 110 na godzinę, no ale wiecie, no to pod odcinek troszkę trzeba przyspieszyć, żeby to nie trwało wieczności. Ale fajny samolot tam jest. Bo nie będziemy się mu przyglądali niestety, bo wiecie, że to się może potem źle skończyć. Tutaj dwa kolejne fajne samoloty, ale no niestety. Kupiony jestem na drodze, wybaczcie. Zbyt ważny ładunek wiozę, żeby przydzwonić. Cokolwiek. Tam się w tej Norwegii potem zaczną te trasy, które będziemy odkrywali. Także coś niecoś odkryliśmy w tym odcinku z pewnością, ale dużo trasy przejechaliśmy, jak widzicie, no już na znanych szlakach. No tutaj się nie dało nic odkryć. No musiałbym może GPS-a zmienić, ale czy to jest sens przy tak długiej trasie? Nie widzę sensu. Możemy tak robić gdzieś tam. Jakbym wybierał trasę, to sprawdzić, która część mapy jest odkryta i tak sobie GPS-a troszkę przesunąć. Najwyżej będzie troszkę dłuższa trasa, czy krótsza. Nie no, krótsza wątpię, raczej dłuższa. A będziemy się zbliżali do odkrywania mapy, bo na tym mi zależy. Także właśnie, widzowie, to może być taki dalsza część tego levelowania konta, gdzie już jakby... Bo myślę, że po tym odcinku no już tyle tej kasy będę mieć, zatrudnię tych 5 pracowników kolejnych, tak mi intuicja mówi, 5 bądź 4. I myślę, że to już będzie ten moment, w którym będę mógł trochę te trasy sobie, znaczy wiadomo, o połowę cenowo zbić, żeby nie mieć miliona, a na przykład 500 tysięcy za długą trasę. A jednocześnie może jako challenge po prostu z odkrywaniem miast i wszystkiego praktycznie w tym momencie, to jeśli bym wybierał jakąś trasę, która no jest mi powiedzmy gdzieś tam znana i odkryta, no to bym zmieniał, słuchajcie, zmieniałbym na GPS-ie, że ona może by była dłuższa, o tam 200 km na przykład, ale byśmy jechali trasą, którą byśmy w większości odkrywali na nowo. Możecie dać znać w komentarzach, co sądzicie o tym. Że nawet będzie to troszkę tak, wiecie, no po prostu, że ja zmienię tego GPS-a, no bo przecież mogę to zrobić, nie? I przy okazji, no jadąc jakąś tam trasą, wtedy założyć challenge, że jak jest miasto przy jakiejś autostradzie czy przy drodze, no to wjeżdżamy do tego miasta specjalnie po to, żeby odkryć to miasto, żeby odkryć, nie wiem, agencję pracy przykładowo, no to już tam wiecie, no to już się zobaczy, nie? Ale tu trzeba ostro hamować, żeby
Żeby po prostu poodkrywać te miasta tak na full, nie? I... No nie wiem, zobaczymy. Ja bym był za, jestem w stanie to zrobić. Wiadomo, że wtedy to będzie już taka bardziej zabawa. Bo to mi nie da żadnej korzyści, tak? Że ja sobie GPS-a zmienię, to bardziej chodzi o te statystyki w... Statystyki w odkryciu mapy, nie? No ale tak się zastanawiam, że... Że skoro mam taki challenge swoją drogą... Słuchajcie, też wybrałem dłuższą trasę dzisiaj. No nie bez powodu, bo ja do końca marca chciałbym na tym Volvo zrobić 50 tysięcy przebiegu, a niedawno je kupiliśmy. Nie wiem, czy 10 tysięcy zrobiłem, trzeba by sprawdzić w statystykach. Obawiam się, że 10 też, kurczę, jak było 4, tam coś po 1000 kilka. No to może 12 tysięcy będzie po tej trasie. Trzymaj się lewej strony. No ale to jak sami wiecie, do 50 jeszcze sporo brakuje. Nie wiem, czy to się uda, ale też nie będę spinał się, żeby to tak na pewno zrobić. Tym bardziej, że wy często macie no jeden odcinek dziennie, a ja potrafię nagrywać po dwa odcinki dziennie, po trzy. Więc to też, widzowie, jest troszkę, wiecie, różnica, nie? Ale jak widzicie, mandatów za prędkość jakoś nie dostaję. Tam raz się zdarzyło, tak w ramach chamstwa ze strony Eurotracka. Tak nie dostaję i się pilnuję. F-16 tam latają. Trzymaj się lewej strony. Przy takiej prędkości mogłem sobie pozwolić na zabawę kamerą, widzowie. Dobra, zaraz nam dwójka zejdzie z przodu, będzie już tylko 1000 km do celu. Znaczy nie 1000, bo 1900, no ale wiecie, mentalnie, psychicznie to tak działa na podświadomość, że to już jest jedynka, to już niewiele zostało, nie? Połowa trasy za nami, no bo jednak teraz można powiedzieć, że w końcu mamy tą połowę trasy. Dałoby się trochę przyspieszyć tempo. Nie ma za bardzo jak. Same 80, dobra, stów. Trzymaj się lewej strony. To rozumiem już. Gdzie tu też jechaliśmy? W obie strony. I w prawo, i w lewo, wszędzie tu jechaliśmy. Także ta droga jest tutaj dość mocno przeze mnie odkryta, ale nie jechaliśmy w drugą stronę. W przeciwnym kierunku nie jechaliśmy. To jest chyba ta autostrada, co w środku pociąg jedzie. Nie wiem, czy dobrze kojarzę. Ale tak mi się, widzowie, kojarzy, że tu w środku chyba będzie jechał pociąg i te autostrady się później połączą. Albo i w drugą stronę jedzie pociąg. Nie wiem. Jedź prosto. Dobra, coś mi się może pomyliło. Podobne są te trasy w Szwecji. Płynne Uppsala, do Uppsala to już tyle razy jechaliśmy, w ogóle nie wiem, jak to się może czytać. To się pewnie po szwedzku jakoś czyta, więc na pewno zupełnie inaczej. Nawet słuchajcie, nie próbuję sobie języka łamać. Uppsala, nie mam pojęcia, jak to się może czytać. Nie znam szwedzkiego, więc nie wiem. Jedź prosto. Rozbrykałem, rozpędziłem.
Ale jeszcze nie było tych dróg, co się tak pasy zmieniają. Już mam nadzieję, że ich nie będzie. O, 47 tysięcy. Kto to taki fajny? Scarlett. No, Scarlett fajna, fajne, fajnie Scarlett zarabia. I pięknie, pięknie widzowie. I pieniądze płyną do nas strumieniem szerokim z każdej strony. Dlatego można sobie spokojnie w traskę jechać, jak dobrze ogarniesz pracowników, ogarniesz to, żeby oni dobrze levelowali, to się nie martwisz o nic, jedziesz sobie w traskę, pracownicy zarabiają i się firma rozwija i się nie musisz o nic martwić. Też jak widzieliście, no w tej serii ja dość mocno używam kredytów. Mimo że zawsze mówiłem, że nie warto, to tutaj w tej serii właśnie dokładnie widzicie zastosowanie przeze mnie tych kredytów, nie? Muszę o tym w sumie też ten poradnik nagrać odnośnie kredytów w Eurotrucku. Na pewno by się przydało wielu osobom. Oj, coś tu się dzieje, czy nie? No. Dziwne natężenie ruchu. Nie, pamiętajcie, że zachowuję szczególną ostrożność, widzowie, szczególną. Żeby już mnie tu nic nie spotkało przykrego. Żebyśmy drogę odkrywali? Nie, to jest niemożliwe, widzowie. Chyba ta droga już jest odkryta przeze mnie. Nie chce mi się wierzyć, żebyśmy tędy nie jechali. Trzymaj się lewej strony. Dobra, Iwona, trzymam się tak, jak się... Ramy się trzymam, żebyśmy się nie pokichali. Muszę w końcu tą dziewczynę do kabiny zamontować, zobaczyć, czy będzie ona działała. Bo niby działa, ja jeszcze nie sprawdzałem. Wiecie, też tak za dużo tych modów nie lubię ładować, bo potem są jakieś jaja, wyhacza Eurotrucka. Staram się, jakby wiecie, mieć te podstawowe, tak? Powiem wam też tak, że w momencie, kiedy no mam na promocie te nazwy firm realistyczne, ja nie używam już moda do nazwy firm, a jednak jest ta trasa dobra, do nazwy firm. Nie mam żadnego moda na nazwy firm, to wszystko jest w promocie. Z modów jedynie jeszcze mam tam na jakiś piękny asfalt, czy nie, dokładnie nie wiem, jak się ten mod nazywa, to musiał sprawdzić. No, kiedyś wam nagrać mogę. Bardzo fajnie mi się ten mod sprawdza. Na piękny asfalt, no mówię, mam tego moda na spanie, ale to tylko dlatego, że mi się łatwiej liczy. Czy na spanie, w sensie, że śpimy 6 godzin. Ale żeście mnie wyhamowali, gałgany. Co tam jeszcze mam za mody? Realistyczne zachowanie pojazdów, chociaż ono czasami przy promocji się głupieje. W sensie ten... Mógłbym nawet spróbować to wyłączyć któregoś razu, bo przecież intensywność ruchu to mogę sobie przez konsolę teraz ustawiać. Nic nie zmieniałem od tego odcinka, jak był taki duży ruch. To później ustawiłem to chyba na dwójkę, czy tam na ileś, to od tego odcinka cały czas mamy tak samo. Na pewno... Znaczy, jest to, widzowie, jakiś challenge, ale ja nie wiem, czy bym go wytrzymał psychicznie. Też challenge na tym polega, że nie wiesz, czy dasz radę. Bo wiecie, co można by spróbować? Ja bym się podjął, tylko no nie wiem, to bym musiał... Bym musiał mieć chyba jakąś meliskę, słuchajcie, na uspokojenie. Oczywiście żartuję, ale
Jakby tak zrobić na full ruch uliczny, ten na dziesiątkę, nie? I zrobić jakąś taką, no, niezbyt krótką trasę, ale no na pewno nie najdłuższą. Więc dla mnie takim kompromisem może do tego challenge'u byłaby trasa, co ma 2000 km. Z ruchem ulicznym takim na dziesiątkę, na full, nie? Bo według mnie zrobienie takiego ruchu ulicznego przy trasie, nie wiem, 4000 km dla mnie to jest niewykonalne. Dobra, rata spłacona, ale mamy nadal powyżej 800 tysięcy, także fajnie. A jeszcze sporo przed nami, także myślę, że zarobią te 170. I to jest fajne, robisz taką długą trasę i pracownicy w tym czasie zarabiają, levelują, awansują, wszystko jak trzeba. Ty tylko sobie jedziesz, śpisz. Właśnie, a propos spania. 8 godzin. No to tak 20, no ale tu w Szwecji to nie ma znaczenia, bo w Szwecji noce są jasne. No jedź, gościu, tą landarą, bo wiem, że we mnie przydzwonisz i tak. W Szwecji, słuchajcie, noce są jasne, także to już tutaj nie ma większego znaczenia. Paliwo? No nie, no to już jak będziemy szli spać, to już zatankujemy. Teraz ten bak paliwa jest taki, wiecie, ten wskaźnik jest trochę mylący, bo mamy duży bak, a tutaj niby 1300 możemy zrobić na tym baku. Jeszcze 1300 km. No mogłoby to się zgadzać. Jeżeli dobrze widzę, ja nie wiem, czy to na pewno tam pokazuje 1300, ale tak... To jest tak małe, te literki są, słuchajcie, że ja tego nie widzę. Powinno być trochę większe. Ale chyba 1300. Także spoko, pójdziemy spać, to wtedy się zatankujemy. Drogi są dziwne, ale to już komentowałem, jak jechaliśmy tu przez Szwecję, więc się nie będę powtarzał. Dziwne są te drogi w Szwecji, naprawdę. Chłopie, ale jedź 70, a nie kućwa nie wiem ile. Ja nie mogę tak sobie... Jeszcze mi hamuje gnojek. Mam tu ciężki towar, ja nie mogę tak sobie hamować. To jest 90, jedź 90, a nie kurde 6 dych. Gościu, tak, ja ci przydzwonię. Cześć, gościu, ciężarówki mi nie szkoda. O, kierowca Timothy osiągnął poziom. Pięknie. Pięknie, widzowie. No, motywujące to podczas takiej długiej trasy. Już prawie 900 tysięcy. Także widzicie, będzie więcej jak pewne, że do końca trasy milion nam się przebije, plus moja zapłata, czyli 2 miliony będziemy mieli na koncie. W sumie pierwsze dwa zarobione, tak o. I zainwestujemy to oczywiście w rozwój, ale zastanowię się, jak to zrobić. Zobaczę, jak z tymi kredytami, bo nie wiem, czy czasem obu kredytów nie lepiej byłoby spłacić, by raty nie były, ale to mi nic nie da, bo tego miliona raczej nie spłacę. Muszę pomyśleć. Pomyślimy, widzowie. Jeszcze się nie zastanawiałem, jak to zrobić. Oj.
znowu Chrystia, zobaczcie, trzeci kurs Chrystiana albo czwarty, bo jakby już mi jest ciężko wyliczyć. Znowu Chrystian awansował. Chrystian S. Pozdrawiam naszego Chrystiana S. Może to on tak ładnie pracuje tutaj. Nie, no widzowie, zaraz na milion, słuchajcie, przebije. Albo może już. Jeszcze nie, jeszcze może jeden, dwóch pracowników i dopiero. Znowu ten Seat biały. Prześladuje mnie biały Seat. Nie no, to zaraz się okaże, że więcej kasy zarobimy, że może się okazać, że będzie 2,5 miliona, w co wątpię, aż tak znowu bym nie był, że tak powiem, pazerny. Dobra, muszę się pozbyć tego Seata, tylko gdy tutaj jedzie ciężarówka, będzie ciężko wyprzedzić. A może się uda. Dobra, pas się kończy. Dobra, udało się, widzowie. Brawo ja. Zbyłem się Seata. Nie no, dobra, już nie będziemy, widzowie. 50 jest, już nie będziemy szaleć. Chociaż pamiętam, ostatnio też tu był korek, jak jechałem. Tak mi się kojarzy i pamiętam, że tu poleciałem. Wyprzedzić. Tak mi się coś, widzowie, kojarzy, że tu leciałem, ale nie lecę z tym żurawiem, nie. Czasem jak coś odwalę, to pamiętam, że odwaliłem, ale widzę, że teraz też mogę odwalić, bo ten kolejny biały Seat blokuje. Więc biorę sobie, widzowie, poprawkę na odwalenie czegoś, co tam się dzieje. Aha, czerwone światło, to nie odwala gościu. Dobra, już myślałem, że gościu odwala, tu po prostu zwyczajnie czerwone światło jest, okej. Okay. Poczko. Jestem ślepy, już bym tam leciał, nie? Na gościa bym już, kurde, gościu, co drogę blokujesz, a ten po prostu stoi, bo czerwone. Jedź prosto. Oj. No na żółtym wjeżdżałem, więc dziwne by było, jakbym mandat dostał. Teraz nie będą te trasy jakoś prędkościowo fajne, ale będą na pewno fajne, widzowie, widokowo. Jak już wjedziemy do tej Norwegii, to tam na pewno troszkę sobie pozwiedzamy, więc no, jakby nie ma potrzeby się tak cieszyć. A ci co tu odwalili? Nie będziemy się rozglądali. Wiecie, jak jest. Skupmy się na naszym ważnym ładunku, żeby nie był uszkodzony, bo... No właśnie, bo ostatnio tyle expa mi wzięło, a miałem tylko 2,5% uszkodzenia ładunku, dlatego że... Czekajcie, bo 2%, jeżeli 4000 expa bym dostał, tak? To 2% z 4000, czekajcie, to... No to dobrze, to jest 800. Nie, to był 10%. Czekajcie, coś kurde źle liczę. No 10% 400 tysięcy... 4000 expa, znaczy to ja mówię 400. 10%, no to będzie 400.
czyli 400, no to nie wiem, czemu mi tak wzięło expa. Dziwne, teraz to się nie zgadza troszkę. Bo mi wzięło 800 expa i przez to nie wbiłem levelu. 800 czy tam 700? Dobra, tam, słuchajcie, muszę tak się skupić, żeby nie mieć... Na razie mam cały czas 0% uszkodzenia towaru, także chciałbym tak dojechać do celu, żeby towaru po prostu nie uszkodzić. Ciężarówka się nie liczy, no naczepa tam jest 1% uszkodzona, no ale to ktoś we mnie chyba przydzwonił. No muszę się po prostu koncentrować. Nie mamy dużo trasy już przed nami. Czuję się w miarę spoko. Oj, duży ruch tu widzę. Spory ruch, widzowie. Trzeba ostrożnie jechać, bo te barierki, wiecie jak jest. Dobra. Jeden nieodpowiedni ruch i w barierki wlatujesz i po tobie. Te barierki wyglądają na dosyć toporne. Dziwne te drogi. No już ledwo się zaczęło, już się kończy, nie? Ja tego nie rozumiem. Jest tak dziwna ta droga w tej Szwecji. Zobaczcie. Kompletnie sensu nie ma. Jak myślicie, widzowie, uda się bez uszkodzenia towaru, a co za tym idzie, czy uda się wbić kolejny level? Żeby mi czasem nie zabrakło, mogę spróbować dzisiaj parkowanie, słuchajcie, nawet zrobić. Zależy, jakie ono będzie dostępne, bo te za 40 expa to mi się niekoniecznie chce. Ale jeśli to 90 expa mogłoby mi zrobić różnicę, to zrobię to parkowanie. No bo inaczej... Jakby byłoby mi trochę szkoda, gdyby mi zabrakło 90 expa do nowego levelu. Tylko przez to, że olałem parkowanie, nie? Jak wiecie, zdarza mi się to parkowanie olewać. Ostatnio mi się nie chce po prostu. Ja się na to nie spinam. Jakoś tak widzicie, wszystko na totalnym luzie. 1500 km przed nami. W czasie się uwiniemy z jednym spaniem na pewno jeszcze, bo jedno spanie jest przed nami. Będzie ono... Nie wiem, gdzieś w granicach godziny 20 pewnie. I przy okazji też sobie zatankujemy. No, co za kretyn. Zjedź z ronda. Pamiętam tą trasę. Jedź prosto. Pamiętam, jechałem tędy, no. Ostatnio chyba nawet, jak jechałem do Norwegii, tylko ostatnio w Norwegii ta droga nam się szybciej kończyła. A dziś lecimy tam gdzieś w głąb Norwegii. W ogóle powiem wam szczerze, jak tak teraz patrzyłem na tej mapie, nie wiem, czy nie przekłamuję, nie weryfikowałem. Zjedź pierwszym zjazdem. Tego z mapą. Oj, to ja robię. Bo ja nie sądziłem, słuchajcie, widzowie, że Norwegia jest taka wąska. Mi się wydawało, że jest Norwegia szersza troszkę, nie? Ona jest taka tam wąziutka. Zachodzi od Szwecji do Finlandii, jest taka po prostu długa, a bardzo wąska, nie? Ja myślałem, że Norwegia jest jednak szersza, nie? Oj, oczy mnie trochę zaczynają boleć. Tego gapienia się w monitor, no i przede wszystkim gardło od gadania, no ale to akurat norma. Jak widzicie, nie umiem mało gadać. Ale będę starał się już mniej mówić.
Trochę sobie widzowie posłuchacie szumu otoczenia. Ogrzało ich z tą 70-ką. Głowę się uderzył ten twórca tej drogi, czy co? Mu coś zaszkodziło. A żebyś ty gnoju sraczki dostał za tą 70-kę. O, zaczyna już mnie tyłek boleć od siedzenia. Końca nie widać, widzowie. Jedziemy, jedziemy. Już 2,5 godziny prawie odcinka. A jeszcze tyle kilometrów przed nami. Dlatego też staram się trochę jakoś tutaj nadrobić, bo już mnie to zaczyna tak... Nie wiem, nudzić? Znowu mam takie chwilowe uczucie, że nie ubywa tych kilometrów, nie? Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Jedź tam z tą koparką, gościu. Jedź, chłopie. Się na miniaturkę załapiesz. Jeżdżam na rondo, na Laksonie. Niech mi zjeżdżają bałwany. Zjedź z ronda. No i elegancko ich porobiłem. Ja tu nie mam czasu stać na rondzie i się zastanawiać. Nie, bo tak zaczyna mnie po prostu już troszeczkę męczyć, widzowie, ta trasa. Tak po prostu już tak odczuwam takie zmęczenie lekkie, że mogłoby też szybciej te kilometry ubywać. Jedź ty, baranie, no przecież po to wjechałem na lewy pas, żeby szybciej przejechać. Co za kretyn mnie przyblokował, no. Poddenerwowany Yuken, widzicie, widzowie? Już mnie męczy ta trasa. Tego nie zawsze lubię robić, długie trasy, bo to tak, taka jest presja, jakby wiadomo, że zacząłeś, to musisz skończyć i nie ma, że boli, nie? I czasem wolę krótsze trasy. Więc na pewno przez 2-3 odcinki to następne to będą takie może po 2000 km. O! Niekoniecznie, no chyba, że trafi nam się, widzowie, trasa. Chyba, że trafi nam się trasa taka na 5000 coś, to nie ma zmiłuj, to jakby, wiecie, jak tylko mi się taka trasa wyświetli, to biorę ją. Nie ma zmiłuj. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. To wam od razu zapowiadam, ale nie będę zjeżdżał pierwszym zjazdem, objadę. Objadę sobie, żeby znak zapytania odkryć. A co? Odkryjemy sobie znak zapytania, widzowie. Bo jak już w tej Szwecji tyle razy jeździliśmy, zjedź pierwszym zjazdem. To wypadałoby jakieś nowe trasy też mieć odkryte, prawda? A nie. A nie ciągle. Nie ciągle tak samo.
Chociaż to nie będzie raczej agencja pracy, a widzę, że Scania raczej. No trudno. No ale jest znak zapytania odkryty. To. Fiu, 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 fiu. Szkoda, że nie ma agencji pracy. Skręć w lewo. Życie. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Jak dziwnie jechał tym Ducato, ja już myślałem, że we mnie gościu przydzwoni, on w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Strasznie dziwne ruchy robił. No, widzicie, takie coś czasem ma sens. Jest to delikatnie nadrobienie trasy, bo wiele nie nadrobiliśmy, jak widzicie, tak? Ale coś tam po prostu, żeby odkryć, żeby na żółto się podświetliło. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Ma to widzowie swoje plusy. Zjedź z ronda. Dobra. Ma to swoje jakieś tam drobne plusy, bo w przypadku agencji pracy macie więcej do wyboru, wiadomo, pracowników, więc jeżeli no już myślicie o zatrudnianiu i chcecie mieć w miarę kompetentnych, a nie takich gałganów, co nie mają nawet ani jednego długodystansowca, to wiadomo, że odkrywanie tych agencji pracy ma na to ogromny wpływ. Dobra, grzejemy, trzeba trochę trasy nadrobić, bo już ten 1000 z przodu mnie zaczął męczyć, wiecie, już bym chciał sobie skrócić tą trasę. Będzie zaraz 18, mówiłem, że o 20 idziemy spać, nie? No, gdzieś tak 20, 20, 30, coś takiego. A i spać. Już siedzieć nie mogę, jak mam być z wami szczery. Zacząłem cierpnąć. No, jedź tą. Z prawej strony, a następnie jedź dalej prosto. Jedź tą Oktawią, bo i tak wiem, że we mnie wjedziesz, więc dalej jedź. I nie hamuj pod gębą mi. O ty baranie. Widzicie co za kretyn? Zajechał mi drogę po to, żeby skręcić. Chyba zaraz będziemy do Finlandii wjeżdżali, a później do... właśnie do Norwegii, bo to chyba takie właśnie kółeczko jakieś takie... Tam górą zakręcamy, jeśli dobrze pamiętam. Bo tą trasą też chyba ostatnio właśnie byliśmy, więc tak mi się kojarzy, że zaraz będzie granica z Finlandią. Ale mogę się mylić. Widzowie, mogę się mylić, może już zmęczenie bierze górę. Tutaj mamy łóżko, ja bym chciał zatankować, więc łóżko nas nie interesuje. Bardziej stację bym wolał z łóżkiem. Co nam po samym łóżku, nie? Nam paliwo by... O, już zaczyna ziewać, słyszę. Juken zaczyna ziewać. Dobra, to może podjedziemy na pierwszą stację, jaka się... Jedź prosto. ...nam gdzieś tu trafi. Bo przypuszczam, że tutaj tych stacji też za dużo nie będzie, a... No ty kretynie, co żeś zrobił, chłopie. O Jezu! No i teraz, ale... No ale teraz narobiłem. No widzowie... I co ja mądrego zrobiłem teraz? Ja nie mogę ładunku uszkodzić. Nic, trawą będziemy jechać najwyżej.
Ja pierdzielę, widzowie, co ja zrobiłem, nie? Się na shorta nadaje. Ratunku. No jedź, gościu. Wiecie, że to jest trochę takie już, nie będę tego słowa używał, ale... Jeszcze jestem zaspany, nie? I na złość muszą jechać. Wiecie co, myślę, czy trochę nie oszukać i nie wyłączyć ruchu na chwilę. I patrzcie, tu akurat mam znowu i będą znowu uszkodzenia. Chyba, że poczekamy, ale... Czekajcie. No nic, oszukamy, widzowie, no. Oszukamy, widzowie, bo jakby... Oj. Na chwilę musimy oszukać, bo po prostu, no... To jest sytuacja losowa. Niezależna absolutnie ode mnie, bo to przecież ja uciekałem tylko. Przed kolizją. Więc nie jestem tu niczemu winny. Widzę, że rondo przed nami, to akurat może do znaku zapytania sobie pojedziemy. O, 70 nawet nam pokazuje. To tak jakbyśmy jechali w dobrą stronę. Widzicie, 50. Już sobie podjedziemy w nagrodę do znaku zapytania i... Pierwszym zjazdem. Szukanie nowej trasy. I tam, słuchajcie, po znaku zapytania sobie włączymy ruch na... Zjedź trzecim zjazdem. Bueno, Volvo odkrywamy, serio, a nie chciałem Volvo odkrywać. Znajdziemy inną trasę. Wiem, że agencja pracy będzie, no. Zawróć, kiedy będzie to możliwe. Mam wyjście, no muszę, czekajcie, włączymy ruch. Ojery, ciągle źle wpiszę. Miałem na dwójkę, to przywracam na dwójkę, tylko ten ruch, jak go wyłączacie, to nie ma go od razu, a się aktualizuje po chwili, po 4 minutach, a tu jak widzicie się aktualizował od razu, tylko jak się boję, że jak się aktualizował, a się boję, widzowie, że jak ten ruch się aktualizował od razu, żeby mi się na 10 nie włączył. Dobra, jedziemy spać, słuchajcie, gdzie tu mamy jakieś... No na szczęście, słuchajcie, nie mamy towaru jeszcze uszkodzonego w ogóle. Ciężarówkę trochę uszkodziłem tymi jajami, ale coś mi ten ruch nie pasuje, jest za duży, zobaczcie. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Coś jest za duży ruch, widzowie, popsuło się. Widzicie? Coś tu nie gra. Czemu uszkodzenia naczepy? A co ja zrobiłem? Zjedź z ronda. Oj, masakra, widzowie, masakra. Dobra, jedziemy spać i tankować. Tutaj będzie agencja pracy, tam jest łóżko, a czy jest stacja? I ja bym tam mógł, słuchajcie, zjechać od biedy. To co tam jest poza łóżkiem i... Tutaj jest agencja pracy, jak nic. Możemy skręcić w lewo, co nam szkodzi, nie? Zasadniczo. Możemy skręcić i tam sobie wyjedziemy chyba. Ale do łóżka nie jedziemy, bo w ogóle mamy tutaj, słuchajcie, jakiś... Dobra, tam będzie stacja. No to akurat się wyśpimy na czas. Wszystko będzie git, widzowie. Stacja benzynowa jest. Od razu ze spaniem. Jedź prosto. Dobra, stacja benzynowa jest, więc gitarka. A tu sobie skręcimy od razu. Też w tej Szwecji, słuchajcie, 4 razy jechałem tą trasą. I tak naprawdę ciągle tylko, wiecie, jadę tą samą. No to stwierdziłem, że skoro i tak mi tak wolno ubywa ten mój
dystans, to mówię, a pierdziele, odkryję sobie chociaż agencję pracy, tym bardziej, że będą nam potrzebni pracownicy za chwilkę. Dawać zielone. Darek, otwórz. Popierdzielone skrzyżowanie. Jeszcze nie dają. No ludzie, dawać zielone światło. Ile tu można czekać? Co tu mam trąbić, żeby światło zapalili? Ja pierdzielę, widzowie, stoimy jak takie debile na tych światłach. Trzeba było prosto jechać, a nie wymyślać, nie? Dalej, bo mnie zmęczenie dopada. Chłopie, nie mam czasu tu stać. Godzinę mam tylko. Muszę stąd jeszcze wyjechać i jechać spać. Ach, co ja się dzisiaj nadenerwuję. Nie no, zawsze mogę się przespać w tym łóżku, które tam jest, nie? Zatankować. Możemy tak zrobić, widzowie, bo... Nieważne, ja może nie chcę, słuchajcie, się stresować, że nie zdążę. Albo, że nie będzie łóżka. Jedź prosto. Pójdziemy się kimnąć tutaj. Widzicie? Kimniemy się tutaj, gdzie jest to łóżko, a po prostu najwyżej zatankujemy na stacji. To, że nam się poprzednim razem udało, to nie znaczy, że nam się teraz uda. Widzicie, jak te światła się zmieniają i się może okazać, że godzina mi minie, bo na światłach stałem. Będę musiał nadgonić. Brawo, zielona strzałka jest. Jedziemy, a nie tam stoimy. Jedź, gościu, zielona strzałka w prawo. Jedź, bo cię z drogi zepnę tego kampera zaraz. No, masz szczęście. Poszedł. Trzymaj się lewej strony. Dobra, chociaż agencję pracy odkryliśmy, widzowie. Chociaż dobre i to. Chociaż dobre i to. Skręć w lewo. Kręć w lewo, nie, jadę w prawo. W porządku, znajdziemy inną trasę. Hotel, tu jest parking do osobówek. Jeśli to szukanie możliwe. Nowej trasy. Zawróć. Pieprza Iwona, nie denerwuj mnie. Zawróć. Będę chciał, to będę zawracał, a nie chcę, to nie zawracam. O. Jak mnie ta Iwona denerwuje. Dobra, idę sobie picie przynieść, widzowie. Minutka. Minutka i lecimy. Także pauza. Szybka. Co ja robię? Sorry. A przy okazji się przekonaliśmy, gdzie jesteśmy. Dobra. Zaraz do was wracam, moi drodzy. Minutka. Dobra, moi drodzy. Lecimy. Lecimy. Byle to jak najszybciej skończyć. Milion widzę już chyba nam się przekroczył. Przynajmniej tak mi tam pokazywało, więc tu też to zaraz zobaczymy. Na razie nam lecą zarobki pracowników, ale tam w panelu widzieliśmy milion, także... Dobra, lecimy. Widzicie, jest noc pierwsza, ale jest... Ta Nikola ładnie zarabia, no fajnie. No jest, 1 milion. Skręć w lewo. A mamy, słuchajcie... Pierwszą w nocy i... Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. I jak widzicie, jest bardzo jasno. Skręć w lewo. Stój mi tą karetką, bo jadę. No dzięki. Jadę z żurawiem, się spieszę, nie mam czasu wstawać tutaj. Dzięki. Trzymaj się lewej strony. Dobra, lecimy teraz. Skręć w lewo. Powiem wam tak. Nie planuję jakoś robić takich długich tras w najbliższym czasie. Poza jedną może różnicą. No jeśli byśmy zobaczyli trasę, która ma 5000 km w ramach challenge'u. 5, 5,5. Ile ona by tam mi się wyświetliła, każdą chętnie zrobię. Ale musi być piątka z przodu. Ale tak, no tutaj zrobiłem pod rząd drugą trasę, taką długą. Ale to tylko właściwie dlatego, że chciałem wbić ten poziom, ale to czy się uda, to jeszcze zobaczymy. No oby się udało.
Oby się widzowie udało. Natomiast nie chcę, bo też takie długie potem odcinki wychodzą. Chociaż dla mnie to nie ma problemu, przy czym ja wolę wam nagrać 2-3 odcinki, gdzie nawet bym robił trasy po 2000 km. One i tak będą dłuższe wtedy niż godzina, te odcinki. Ale jakoś tak to szybciej po prostu idzie, bo tu jeszcze mamy 1300 do celu. Ja już po prostu tak szczerze mówiąc mi się... Nie chce mi się już jechać, nie? Takie to jest takie żmudne. Gdzie przykładowo... Żeby nie było, że jestem leniwy, widzowie, bo jak nagrywam czasem po 4, po 5 odcinków dziennie, no to łatwo sobie wyliczyć, że ja też robię dziennie tyle trasy, ale jednak jest chwila tej przerwy, a tu jest no jednak ta presja, że no zacząłem tą trasę. Ja nie lubię zbyt długich przerw robić, no tak jak mówię, jak robię chwilę pauzy, żeby iść na szybki siku i zrobić picie. I to wszystko, tak? To jest może 10 minut raptem, żeby chwilę oczy odpoczęły. Ja nie lubię, bo jakby mnie to dekoncentruje. Nie umiałbym zrobić przerwy na, nie wiem, godzinę od trasy i za godzinę wrócić, bo to już jakby dla mnie by było, wiecie, no tak słabo. Dobra, teraz musimy zatankować, ale nie wiem, czy musimy tu skręcać w prawo, czy po prostu... Tam jest stacja, tam dojedziemy, dobra. Dalej mamy stację, także na tej następnej. Najważniejsze, że jeszcze nie mamy uszkodzonego ładunku i to jest bardzo ważne. I tego się będziemy trzymali, żeby po prostu, no bo skoro wziąłem tak długą trasę, żeby jednak wbić expa, no to wypadałoby ten poziom wbić, a nie żeby zabrakło. O, 1,1 miliona, no to wiem, że może być. Kończy ci się AdBlue. Czy paliwo? Czemu nie napisało, że paliwo, tylko napisało, że AdBlue? To jest ciekawe. Co tu się dzieje? No, ktoś mnie na koszty naraził. 10 tysięcy. Oj, będę musiał tych pracowników, widzowie, przejrzeć. Druga w nocy, a tu słońce wchodzi. Ciekawe. Jeszcze na północy? Coś tu jest pokręcone. Słońce nie mamy na północy. O nie, to już więcej nie dam się nabrać, żeby na przeciwległy pas przejechać. Nie ma opcji, widzowie. Przez tego gościa, co mnie na 10 tysięcy straty naraził, już nie mamy 1,1 miliona, tylko 1 milion. Taki to gamoni gagatek. Dobra, będę musiał tu gdzieś na stację zajechać. Tu jest ta stacja, tutaj będzie ciężko, gdzie tam? Dobra, widzowie, no trudno, jak mam stanąć, to... Chyba tu jest wjazd na stację. Obliczanie nowej trasy. Mi tu Iwona nie obliczaj, tylko... Skręć w lewo. No też tam właśnie skręcam. Oj! To było bardzo nierozsądne, bo mogłem w coś przydzwonić, widzowie. Muszę się ogarnąć, bo przecież... Zjedź trzecim zjazdem. Tak ładnie jadę trasy tyle. No to już by wypadało do końca dojechać bezpiecznie. Tutaj ta stacja gdzieś jest. To jest to oczywiście trochę głupie, co... Znajdziemy inną trasę. Widzowie, co ja teraz robię, bo... Skręć w lewo. Ale tam mieliśmy, nieważne, znajdę nową trasę. Bo mogłem jednocześnie się i przekimać i zatankować w jednym miejscu, ale tu, jak widzieliście, no nie dało się w tej sytuacji tego tak niestety fajnie zrobić. Akurat raz nam się nie udało tego połączyć, a zatankować chcę, bo... Dobra, mamy z powrotem 1,1 miliona. Kurde, 1300 km do celu. To mnie jakoś tak już zaczyna sam ten dystans, słuchajcie, zaczyna mnie męczyć, nie? Ile zostało? O, 1000 litrów zatankowaliśmy, patrzcie. 1100 prawie, 1200.
No i taki bak paliwa, to ja rozumiem. Dobra, gadaj, Iwona, gdzie jechać. Oj. Cofnąć do tamtego miejsca. Iwono, prowadź, obito. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Dobrze, że noc i mały ruch. Nie muszę jakichś manewrów dziwnych robić. Z prawej strony, a następnie skręć w prawo. Między samochodami. Skręć w prawo. Ten autobusiarz jak tu grzeje. Dobra, lecimy, widzowie. Może mi się uda trochę nadrobić teraz, bo... Znaczy, na pewno będzie mi się gęba cieszyła, jak skończymy zlecenie i kasa fajna wpłynie. Ale tak jak mówię, to już ostatni raz tak duże zlecenie. Teraz ja będę o połowę te zlecenia obniżał, bo to milion to już... za dużo. A gdyby na przykład było te 450 tysięcy, to według mnie przy tak długiej trasie byłoby spoko. Trzymaj się lewej strony. O, 100 tysięcy za 1000 kilometrów. To jest według mnie, słuchajcie, takie o. Znaczy, jeżeli trasa 4000, no to 400 tysięcy, 400 z hakiem. To jest spoko. Tak liczę. Że ja to na pewno wykasuję. Teraz muszę się na koncentracji skupić, bo widzę, że już mi się naprawdę jechać nie chce. Żebym czegoś nie wywinął. Bo tak ładnie mi idzie całą trasę, słuchajcie, bez jakichś tam uszkodzeń wielkich. To głównie o to chodzi, już tam pal licho te mandaty. Trzymaj się lewej strony. Już nigdzie więcej niczego nie chcę odkrywać. Poodkrywałem, co miałem. Teraz po prostu prosto do celu. Trzymaj się lewej strony. Dobra, Iwona, dobra. Nie mam zamiaru, nigdzie skręcę. Piękne słoneczko, widzowie, przed nami. Trochę razi po oczach. 19 godzin pokazuje jazdy. Czwartek, 23. No teoretycznie jeszcze raz mógłbym się przespać, jakbym chciał kasy trochę dobić, ale to zależy o... Nie. No, raczej nie ma sensu, słuchajcie. Tutaj nocy nie mamy, także to już w następnym zleceniu będziemy się martwili. O jakiej godzinie to dostarczymy i najwyżej na początek się prześpimy w następnym odcinku. Często tak robiłem, także spoko. Ile tu znaków drogowych jakichś pomotanych. Jedź, chłopie. Jazda, rura, no i bardzo dobrze. Już niewiele mi to dało, bo tutaj Gostek blokuje. O, jak mi ładnie zjechał, pięknie, może mi się uda go wyprzedzić, czy się znowu pas skończy, kurde. Oj. No nie rozpędzę się, widzowie, no nie ma opcji, żebym się rozpędził, tak, bo tym ładunkiem się nie da, już się pas kończy, widzę. O, 41 tysięcy przychodu, to jest na pocieszenie. Dobra, no nie ma opcji, żebym go wyprzedził. Chyba, że tutaj go wyprzedzimy. O, ktoś nowy poziom osiągnął. Ale to jest ruch. Halix. I tędy jechaliśmy? Aż zgłupiałem teraz, bo niby na żółto tam gdzieś się świeci, ale nie pamiętam tej nazwy.
Na rondzie zjedź drugim zjazdem. No, ale musieliśmy ten dojechać. No jedź chłopie z tym tam, nie wiem co ty tam masz, jakieś trawę. Łoboty dłogowe. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Już nieraz mnie jakieś roboty drogowe potrafiły pokonać, także nie ma opcji, widzowie, nie tym razem. Po co ty, gościu, jedziesz na lewy pas? No dobra, to jedź na lewy. No co za kretyn. To i tak szybciej ode mnie przyspiesza. Patrzcie, gościu szybciej przyspiesza, bo ja mam cięższy ładunek. Nie ma szans, żebym gościa wyprzedził. Gdzie on już tam sobie leci 80, a ja mam dopiero 60. Już się kończy pas. Bez sensu są te drogi w tej Szwecji. Dobra, teraz się rozbujałem. Może teraz go wyprzedzę. Czy jest sens aż tak odwalać, widzowie? Chyba nie ma sensu. Tą nazwę Haparanda coś kojarzę. O, jest wjazd do Finlandii. Najpierw do Finlandii chyba wjeżdżamy, a później do Norwegii. Chyba jakoś tak było, pamiętam. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. No, tak było. To jest chyba inny wjazd, bo tam był, tamten był trochę inny. No nie wiem, dobra, może coś się... Ale na pewno tędy jechałem, bo na żółto mamy, także... Na pewno tędy jechałem. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Oj. Musiałem gościowi się wepchnąć. Zjedź z ronda. O ulu. Nie, no, widzę, że zaczynam odwalać, słuchajcie, tak. A następnie może te moje w lewo. Znużenie tą trasą już powoduje, że po prostu jadę tak, wiecie, żeby jak najszybciej po prostu już dojechać, nie? Ale to jest oczywiście błędne myślenie, bo tu najłatwiej popełnić błąd, który uszkodzi mi towar. A co za tym pójdzie, byśmy nie wbili levelu, więc nie chcemy tego. Dobra, puszczasz mnie, gościu, to bardzo miło, to jadę. Ty też mnie puszczaj tym dachem. No i elegancko. Zielone, Darek, odpuszcz. Nie zadziałało. Panie Darku, też możemy? No niestety, nie zadziałało. Zobaczcie, jak się to... Volvo, mimo że ona ma naprawdę mocny silnik i no, gdzieś tam nie nadaje się do tych ciężkich ładunków, ale zobaczcie, jak ona się dosyć wolno zbiera. To też świadczy, co my wieziemy, nie? Więc to jest, myślę, że jednak podwójny sukces. Wieźć taki towar. Na takiej trasie długiej. Więc myślę, że jakby siłą rzeczy to zlecenie jest znacznie trudniejsze, myślę, od tego poprzedniego, które miało prawie 5000 km. Bo tam sobie coś wiozłem na zwykłej naczepie i
sobie śmigałem, a tutaj z tym żurawiem to wcale tak łatwo się nie jedzie, widzowie. To jest trochę utrudnione zadanie i może dlatego też... No tak, no bo ostatnio już kończyliśmy w sumie odcinek w granicach 3 godzin, a tu jeszcze dużo drogi przed nami i to widzicie, jak ta prędkość wpływa, nie? Średnia prędkość. Że my tu jednak mamy problem z ruszeniem tą ciężarówką i no raczej stówę rzadko kiedy przekraczamy. Zobaczcie, jak to na całościowo na trasę wpłynęło, że często 80-ką jedziemy. Bo tak wolno się zbiera i to na całą trasę, zobaczcie, ile czasu realnego zmieniło. Myślę, że to jest około pół godziny czasu realnego różnicy. Czyli ten odcinek będzie dłuższy od tamtego, gdzie mieliśmy większy dystans. Gdzie powinien być krótszy. Trasa bardzo zbliżona, chociaż teraz wjeżdżamy, za chwilę wjedziemy do Norwegii i już wjedziemy w miejsca, których nie znaliśmy. Także nie wiemy, co przed nami, jakie tam trasy w tej Norwegii, jakie ograniczenia. Tutaj ta stówka jeszcze jest jakoś tam akceptowalna, bo jak już się rozbujałem na tą stówkę, to tak sobie mogę lecieć, ale obawiam się, że to szczęście długo nie potrwa. Jedź prosto. Wystarczy na chwilę gaz puścić i on już zwalnia, nie? No i zobaczcie, 60. Tak jak mówiłem, szczęście długo nie potrwa, nie? Tutaj rozbujanie tej kolubryny wcale takie łatwe nie jest. Ładno, bo już zaczynam cierpnąć, widzowie, naprawdę. To był głupi pomysł tą trasą długą. To był bardzo głupi pomysł, ale ja mam bardzo często głupie pomysły. Czasem mnie ambicja ponosi. No ale co zrobić? Nie zrobię. Staram się już tylko jak najszybciej po prostu dotrzeć, ale tak, żeby jednak nie odwalić czegoś. Czyli na fulla będę leciał tyle, ile warunki na drodze pozwolą lub znaki oczywiście. Ten mi tu baran 90-ką się wlecze, jeszcze mi hamuje. No i widzicie, zhamował mnie i zanim ja się rozpędzę znowu do 90-ki, to... No dobra, jest 60-ka, niech ma, no ale trąbnąć go mogę, no bo 30, co on robi? No i mnie schamował kompletnie do zera. Widzicie? Dlatego jestem zły. Tego mnie taka jazda męczy, bo to ruszyć tym Volvo to naprawdę, zobaczcie jak to się zbiera. 25, 28, 30, gościu nie będę hamował, spierdzielaj. 35. Jedź prosto. Ja bym ich najchętniej wyprzedził, nie? No ale tutaj... Już nie chcę tak ryzykować, bo... I tak cudem się udało, słuchajcie, z tą trasą. To pod prąd wjechałem. Dobra, wyprzedzam. Tu i autobusiarz. Dobra, udało się bez... Bez hamowania i bez kolizji. Nie no, słuchajcie, 1000 km do celu prawie, więc no już wypadałoby... Jakby nie patrzeć, 25% całości, tak około, a może mniej. Więc wypadałoby, widzowie, już po prostu bezpiecznie dojechać do celu. Już nie uszkadzać tego towaru. Pozwiedzajmy sobie Finlandię, jakie piękne widoczki. Pierdziele, jadę 60.
trąbienie niewiele tu daje. Nie, dzisiaj naprawdę czuję to już zmęczenie. Jeszcze mam 1000 km przed sobą. I gardło, i gadania, i ciało, które cierpnie i się wierce już na tym fotelu. I sama koncentracja i rozdrażnienie od tej jazdy. Troszkę się z motyką, słuchajcie, na słońce chyba porwałem. Można by powiedzieć. Tankować nie musimy, spać nie musimy, musimy tylko dojechać do celu. Ale na pewno nie jadąc 60 na godzinę, czy 40, no. Podziwiajmy piękne widoki Finlandii, o, przychody kierowców. Kitty znowu. O, Kitty, słuchajcie, jeden kurs, a to jest jej chyba piąty zarobek. Chyba piąty zarobek w czasie tego jednego kursu. Piąty raz kobieta mi zarobiła, także super, Kitty. A dopiero co ją zatrudniliśmy, także to lepiej się skupmy faktycznie na funduszach, na rzeczy przyjemnej, na inwestycji, którą zrobimy. O, zdecydowanie lepiej się na tym skupić, a od razu auta zaczęły jechać. Szybciej i jakoś da się jechać teraz, ale i tak jego wyprzedza. Dobra, bierzemy go. Oj. Kurde, coś, widzicie, co się rozpędziłem do tej 90-tki? To już mnie gościu hamuje, bo go nie mogę wyprzedzić. Dobra, biorę go teraz. Lewy jest mój. Dobra, tam już ktoś jedzie. Uj. Znaczy, nic nie mówiłem. Sorry, że przeklinam. Nerwowy jestem. Już mnie nudzi ten Eurotrack. Znaczy nie, że nudzi, tylko wkurza po prostu, bo już bym chciał dojechać, nie? Się czuję, jakbym do domu jechał po prostu już tam na weekend. Jedź prosto. Dobra, bierzemy gościa. Oj. Jedź prosto. Powiem wam, żebym wleciał w poślizg przed chwilą. Więc no to szaleństwo, takie wyprzedzanie tutaj z takim ładunkiem, jaki mamy, no to jest głupotą oczywiście. Więc to bardziej rozsądnie robić. Nie ma zmiłuj, widzowie. Ale też zobaczcie troszeczkę. Szaleństwo mi się załączyło, a mimo wszystko mandatu za prędkość nie dostałem. Ten jak wyprzedza, to on robi. No i będzie boom. Fiu, 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 fiu. To teraz ja wyprzedzam. Uj. No i tak wyprzedziłem, że uszkodzenie mam. Teraz patrzmy, czy... Na szczęście ładunku nie, bo przypierdzieliłem ciężarówką. Ale no nie ubywa mi tego... Kurczę, widzicie, tego dystansu mi nic nie... Gościu, co ty robisz, chłopie? Nie ubywa, nie? Dopiero co weszło 900, nadal 900. Tak mi się duży ta trasa. Po prostu staram się trochę przyspieszyć, żeby... skrócić też ten odcinek. O, i tak sobie mogę jechać. Widzicie, kulturalnie przez las stówką. Podziwiać widoki, podziwiać przychody kierowców. To już jest 1-2 miliona. No mówiłem, jest bardzo prawdopodobne, że do 1,5 dojdziemy. Też wcale jakby uważam, że wszystko co powyżej miliona to już jest super. Dobra, teraz musimy się skoncentrować. Już tam pali licho jakiś mandat za parę przekroczenia. Powiedzmy, że na końcówkę mogę sobie pozwolić. I tak challenge nie wyszedł z tym, żeby mandatów nie dostać. Przy czym bardziej stawiam na to, żeby nie uszkodzić jednak auta.
i pełen pokus. Nie wiem, czy my tędy jechaliśmy, czy nie, to już nawet nie pamiętam, widzowie. Musieliśmy tędy jechać do Norwegii. Ale nie jestem w stanie tego zweryfikować, bo nie widzę. Zresztą nie chcę się nigdzie wpatrywać w GPS-a, jak ja muszę na drogę patrzeć. Mam trochę reakcję spowolnioną, słuchajcie, przez tą trasę. Dobra, wyprzedzamy, wyprzedzamy, co? Aha. Ten nie wiem, skąd mi się tu pojawił nagle. Ale udało się. Dobra, zakręty. Nie, już nie będziemy wyprzedzali. Dobra, widzowie, bo to się źle skończy. O, kierowca Lili osiągnęła poziom. Bardzo mnie to cieszy. Super motywujące. No! No nie, no co za kretyn pierdzielony, no. Jeden z drugim. Nie, no teraz mnie wkurzyli. Dobra, oni oto byliśmy. Tu byliśmy ostatnio, bo pamiętam po nazwie. Tam widzę, że chyba byłem na stacji benzynowej. Dobra, słuchajcie, ciężarówkę uszkodziłem trochę. Tam pal licho z ciężarówką. Ważniejszy jest ładunek od tej ciężarówki. Tutaj byłem chyba na stacji, bo widzę, że jest odkryta. Dobra. Muszę już się pilnować. Widzicie, to jest... Jedź prosto. Nie, jeżeli chcesz bardzo coś nadrobić, tak jak ja robię to teraz, tak? I gdzieś, nie wiem, załącza ci się taka, no, głupawka, jak mi. Jak widzisz, bardzo łatwa jest to droga do zguby. W moim celu, w moim przypadku tylko jednej, nie chodzi o kasę, bo wiecie, mi nie chodzi o to, że dostanę kary tam 10 czy 15 tysięcy za uszkodzenia, to jakby przy takim kursie mi, no już tam nie będę płakał z tego powodu, ale jednak ważniejsze dla mnie jest to nieuszkodzenie ładunku, nie? Czyli ta kwestia, żeby dowieść ładunek w całości i żeby nie było kary w postaci expa. Tylko chodzi mi o karę w postaci expa, także jak widzę na przykład zakręt, który się robi troszkę niebezpieczny, no to też nie będę grzał jakoś. Bo możliwe, że ktoś tu 80 nie bez powodu postawił, widzowie. No, takie zakrętasy to jakoś ciężko szybciej jechać. Oj, tu miałem fuksa, powiem wam, że albo gościa nie zahaczyłem, albo mnie nie wyrzuciło. Dobra, Juken, ogarnij się. Za duże zakręty, co ty robisz, chłopie? Ale nadal patrząc, ile zostało dystansu, widzę 820 i mam wrażenie, że tyle samo było, nie wiem, 10 minut temu. Tak mi się, słuchajcie, ten... Tak mało mi ubywa tej trasy, nie? Mimo, że przecież nie jadę, widzicie, jakoś wolno specjalnie. 80 to wcale nie jest tak super wolno. Dobra, nie będziemy wyprzedzać, bo to się źle skończy. Jedziemy z tymi... zawali drogami. Możemy im potrąbić co jedynie troszkę. Kościół! To jest 60. Przychód? 12 tysięcy. No! No i co, ten gościu jedzie, czy co on robi? Bo już teraz nie wiem, co ten gościu robi. No i bardzo dobrze, że skręcasz. Mam cię w nosie. Kurde, tu jaki korek. Dobra, ogarnijmy się, widzowie. Tak dla profilaktyki sobie mogę potrąbić, jadąc. Podziwiajmy w Finlandii przepiękne domki fińskie. Może sauna jakaś gdzieś tutaj jest? Kto wie? Uwielbiam saunę. Świetna sprawa, polecam wszystkim, bardzo zdrowa.
nie ma zakrętów jakichś takich gigantycznych, to tą 90-ką możemy sobie jechać. A tu już jest troszkę niebezpiecznie w zakrętach. Zwolnijmy. Pamiętam tą trasę z ostatniego kursu, bo tu po lewej był ten. Taki zastanawiałem się, że jest taka delta. Jakby rzeki, nie? Po lewej stronie i cały czas ta rzeka tu będzie. Po tej lewej stronie. A to jest jeszcze Finlandia, widzowie. My nie jesteśmy jeszcze. O, teraz będziemy chyba do Norwegii wjeżdżali. Nie wiem, tam mi się znowu flaga Szwecji pojawia. Ja nie wiem, o co tu chodzi. Tam jedziemy, nie wiem, tutaj na lewo widzicie, jest znowu flaga Szwecji, ale no nie będziemy gdybali. Interesuje nas to, gdzie my jedziemy, gdzie GPS pokazuje. No! Mhm. Koncentracja, level hard. Dobra, gościu, jedź ty. Paranie jeden, bo... Nie mam czasu. Dymy, widzowie, dymy. Ewidentne dymy. Juken w gościa wjechał. Miałem grzecznie jechać. Nie no, może uda się zrobić kolejną trasę bez naprawiania ciężarówki. Wiecie, byle jakoś nie gasła. Co ten gościu robi? To baba jakaś. Prosto na mnie. Hardcore zazwyczaj te boty hamowały. Że może bez naprawy się uda. Znaczy będę chciał spróbować, bo to wiecie, nie jest jakiś problem. A z naprawą to jakby to ileś kursów można tam sobie naprawić ciężarówkę, albo jak nie chcesz ci szybkiej podróży zrobić. Słuchajcie, zwolnijmy troszkę, bo ostre zakręty. Jakoś byłoby trochę głupio, nie? Na końcówkę na zakręcie się wypieprzyć. Troszkę nie wypada, widzowie. Ale to jest duży ruch w tej Finlandii. Piękne widoki, ale powiem wam szczerze, jestem tak znudzony tą jazdą już, że aż mi się nie chce tak rozglądać i skupiam się na drodze, bo boję się, że mogę coś odwalić zaraz. A to chyba na granicy Finlandii i Norwegii będzie ta blokada na ulicy. Chyba właśnie będzie tutaj. Mi się pomyliło, że myślałem, że Finlandia ze Szwecją, a to będzie właśnie chyba za chwilę jakoś. Taka blokada, taki stop. Zobaczycie zresztą, to chyba będzie za chwilę dosłownie. Już jest flaga Norwegii, widzę, więc nie wiem, o co tu chodzi, którędy my to jedziemy. To jest góry, ale ładnie tu. Tylko boję się, że będzie... Nie no, widzowie, ja się strasznie boję takiej drogi teraz na koniec. 600 km takimi zakrętasami tędy, to ja nie wiem, czy ja jechałem tą drogą. Musiałem jechać, skoro tą blokadę pamiętam. O, zaraz już widzicie, będzie granica za chwilę. Ta, o której mówiłem. Będą takie
takie żandarmy stały przy stopie, a ja się na stopie nie zatrzymuję, bo tam nie ma szlabanu. Zaraz zobaczycie. Norwegia, no. Nie, to jeszcze nie jest to. To ja coś musiałem pomylić. Czyli tą trasą musiałem, widzowie, jeszcze nie jechać. O, jakie zakręty. Ja pierdzielę. Przeczułem to. Patrzcie, co my mamy za trasę przed nami. Jasna dupa. Powiem wam tak. Odcinek w 4 godzinach, to się uwinie, to będzie dobrze. Patrzcie, co my mamy za trasę. Za karę. Jakąś chyba dostałem. Wszystkie kary na mnie idą. Nie będę szedł, nie pójdę. Idę albo nie idę. No chyba idę. Patrzcie to, widzowie. No po tylu kilometrach zrobionych, ja jeszcze taką trasą mam jechać. Nie, dobra, jadę już kulturalnie, bo to się źle skończy. Przecież patrzcie, to jest jakaś kara, nie? Że mnie tu Biedronka mija. Weź stądka. Cieszmy się, że odkrywamy trasę, którą nie jechaliśmy, bo tędy na pewno nie jechałem. Bo bym pamiętał takie drogi zakrętasowe. Zobaczcie, to jest taki ruch, że nie ma jak wyprzedzać. Nic, jedziemy, widzowie, jedziemy, co zrobimy? Bez zbędnego narzekania lecimy. Przygotuj się do skrętu w lewo. Dobra, Iwona. Fajnie, że się obudziłaś. A, że tam, okej. Okay. Skręć w lewo. Fajne widoki, widzowie, w tej Norwegii, no nie mamy prawa na to narzekać. Zobaczcie, czekajcie, zatrzymajmy się. Ja sobie przy okazji inaczej usiądę. Zobaczcie, jaka ładna będzie. O Jezu, moje gardło. No, może taką ładną miniaturkę się zrobi. Jedziemy, widzowie. No może fajna miniaturka wyjdzie, zobaczymy. No w każdym razie, jeżeli już zrobiłem fajną miniaturkę, to zobowiązuje mnie do tego, żeby jednak bezpiecznie te 600 km przejechać. Usiadłem sobie wygodnie, może pozycja jazdy też ma znaczenie. Ja pierdzielę, 4 godziny jazdy. To jest ciekawe, widzowie, zobaczcie, jaka różnica, że miałem trasę, która była na 4900 i ją zrobiliśmy w 3 godziny, a tutaj 4, chyba max 200 miała ta trasa. No i nie jestem w stanie. Nie wiem jak z tym spaniem, słuchajcie, tu mam jeszcze 10 godzin. Oj, widzowie, 10 godzin jazdy, to ja jeszcze muszę się raz przespać. Dobra. Słuchajcie, nie mamy wyjścia, będzie trzeba się raz przespać. Będzie trzeba się raz przespać, 22. A na południe, no dobra, 6 godzin mamy zapasu, spoko. Dobra, czy jak będzie pierwszy, lepszy parking, po prostu się prześpimy. Bo nie starczy nam czasu, widzowie. Nawet widzę parking i stację, może zatankujemy w Norwegii się. Przy okazji. Bo później na pewno nic nie... Przygotuj się do skrętu w lewo. Później na pewno nic już nie będzie.
A czekajcie. Skręć w lewo. Kręcam w lewo, tylko trochę w innej postaci, Iwonko droga. Czy wiecie, tankować paliwa bym nie musiał, bo to nie jest, że jakby mnie to teraz jakby zmusza do tankowania. Tankuję tak o po prostu na zasadzie, żeby już zapełnić zbiornik, skoro jesteśmy na stacji. A raczej, tak jak mówię, raczej się przekimamy, widzowie. Raczej się przekimamy, dlatego że to pewnie ten parking jest gdzieś tu. Dobra, no jak tak, to nie ma problemu, możemy byle jak. Dobra. Przekimaliśmy się, słuchajcie, widzowie, raz, bo. O, Umberto poziom osiągnął, pięknie. Dobra, jedziemy. Musiałem się, słuchajcie, i tak przekimać, bo bym nie dał rady. Przy okazji zobaczcie, że pracownicy jeszcze moje... Ja sobie spałem, a pracownicy coś pozarabiali, poosiągali poziomy. Umberto i Scarlett osiągnęli. Oni mieli chyba na długodystansowca, także teraz będę musiał im zmienić politykę treningową. To będę musiał... No to myślę, że poza odcinkiem już tam... ich poustawiam i wam po prostu pokażę w odcinku. No, także musieliśmy się raz, widzowie, kimnąć, bo by nam czasu zabrakło, a ja potem nie chcę na siłę szukać jakiejś stacji czy łóżka, bo obawiam się, że w takich górach to ciężko. Ale bym się zdziwił, słuchajcie, gdyby mi nagle Helga wyskoczyła, nie? Która nam zniknęła, widzowie. A powiem wam, że ma to swoje plusy, taka trasa. No, po takiej długiej... Ma to swoje plusy. W sensie po tak długiej trasie, jaką przebyliśmy i przy takim już zmęczeniu, na koniec taka trasa górska, no, jakieś ma swoje uroki. Jakby jeszcze tu śnieg był, to w ogóle byłoby kapitalnie. Widzicie, 1,4 miliona. Zbliżamy się jednak nieuchronnie do 1,5 miliona. Czyli 2,5 pewnie będzie gdzieś tak przy zakończeniu odcinku. Jest to bardzo prawdopodobne, widzowie. Bardzo realne. O, tu mamy kilka miast, które odkryjemy jeszcze po drodze. Też będzie miało swoje plusy takiej trasy. No już 500 do celu, to już... Byle się już stuwa pojawiła, to już będzie szybko, widzowie. Nawet mi się teraz przyjemnie jedzie, wam powiem szczerze. Bo full focus po prostu mam na drogę, na to jak jechać, nie szaleć, nie wyprzedzać. A jakoś tam się jedzie. Źle nie jest. Bardufos. Aha, taka nazwa miasta, Bardufos. Ciekawa. Fajna taka górska wioska, kurczę, w Norwegii. Nie będziemy tu żadnych znaków zapytania odkrywali, gdyby takowe były. Od razu wam mówię, teraz po prostu lecimy już bezpośrednio do celu. Już nas nic nie ogranicza, bo ani paliwo, ani zmęczenie. Teraz też po prostu musimy dojechać. Przez te zakrętasy. Termoen.
fajnie to wygląda, fajne te domki, słuchajcie, takie. Fajny styl tu jest. Podoba mi się ta Norwegia. Wiecie, jakby nie patrzeć, tam chyba 4 czy 5 miast po drodze było, teraz jak jedziemy do odkrycia, także no wiecie, no zawsze do statystyk 4 miasta więcej odkryte, więcej mapy odkryte, prawda? Też zobaczymy, jak to... My teraz w ogóle w nocy pojedziemy, ale to nie ma znaczenia, bo przypuszczam, że tu w Norwegii będzie jasna noc. Tak jak i w Szwecji. Kurde, jakie tam są zakręty, wolę tego nie widzieć, nie patrzę widzowie na to, tylko powiem wam tak, kątem oka rzuciłem na GPS-a i zobaczyłem coś po prostu, czego wolałbym nie widzieć, więc może nie będę patrzył i po prostu jadę sobie za tym, za tą cysterną spokojnie, kulturalnie, nie spieszę się. To ciężko tego nie widzieć, powiem wam szczerze. Braven. Nawet się nie stresuję, że jedziemy 30 na godzinę. Pełen chill. Widzowie. Totalny chill. Nie stresuję się, że nie ubywa nam kilometrów w ogóle. W ten sposób właśnie dojedziemy do celu bezpiecznie. Jakbym się stresował, zacząłbym... Wiecie, presję sobie narzucać, że ma być szybciej, że chcę przyspieszać, że ma być odcinek krótszy. Albo, że no, zacząłbym wiadomo wyprzedzać, to bym coś odwalił i byśmy nie dojechali do celu. Mamy 0% uszkodzeń, jeśli chodzi o towar, no to już teraz, tym bardziej na tych zakrętach tego towaru nie uszkodzimy. Ja prędzej uszkadzam towar, słuchajcie, na prostej drodze, na autostradzie. Także wiecie. Może nawet rondo tu mają przy wodzie. Ładnie, o kurde, a tu ocean jakiś. Nie, morze jakieś, albo nie wiem, za, no coś tu jest, bo statki. Czekajcie, no tam jest morze przecież przy Norwegii. Właściwie tam jest ocean od razu, to nie jest tyle morze, co tam chyba jest ocean. Czekajcie. Nie, Norwegia jest... Nie, morze jest. Bo przecież dalej jest Wielka Brytania. To czekajcie, bo mi się teraz Norwegia pomyliła z... Dobra, pomyliła mi się Norwegia z tym krajem, który jest obok Wielkiej Brytanii, po prostu... Te cycki mi się pomyli. Przecież Norwegia jest tutaj, nad nami. A dalej jest potem tylko Wielka Brytania. Jak jest Wielka Brytania, to jest ocean. O to mi chodziło. Co tu jest, jakiś zapłacono za odcinek? Z jakiej racji ja mam za taką drogę płacić? Dobra. Ale wiecie co? Nie ubywa trasy. 450 było przed chwilą. Nie ubywa tej trasy, niestety, widzowie.
nawet mi się dobrze za tym, za tą cysterną jedzie. Gościu ma szybciej rusza ode mnie i wiecie, jakby tak nie ma sposobności, żeby się wlec. Więc mi się dobrze za nim jedzie. Narvik. To mi coś mówi ta nazwa. A w Norwegii nigdy nie byłem, więc jakby nie wiem, skąd to mogę kojarzyć. Narvik? Coś mi to mówi. Ale skąd mogę kojarzyć tą nazwę, to nie mam pojęcia. No, pięknie. Kolejne miasto odkryte. Ale mnie kusi, żeby ten sznur tirów wyprzedzić teraz, ale nie. Nie robimy tego. Już obiecałem do końca grzecznie, widzowie. Tak niewiele zostało, żeby dotrzeć bez uszkodzeń. Że aż sobie picie przyniosę. Czekajcie, pauza. Okej, moi drodzy, lecimy. No, cóż wam mogę powiedzieć, no. Po takiej trasie i po 4 godzinach prawie gadania. W szczęście to jest pierwszy odcinek, który dzisiaj nagrywam. Zrobię sobie przerwę i może jeszcze jakiś nagram. Ale gardło jednak troszkę siada. Więc musicie mi wybaczyć korzystanie z okazji i przyniesienie sobie ciepłej herbatki. Z miodem, który mi to gardło łagodzi. Dobra, lecimy. Nie mamy już wiele tej trasy, to przejedziemy ją bezpiecznie, bo tylko takie jest teraz założenie, tylko taki jest teraz cel. Walczę trochę ze sobą, z tym faktycznym zmęczeniem, bo nawet słysząc swój głos, gdzie to gardło już siada, to też jakby no w psychice koduje się, że człowiek jest zmęczony. Dlatego jadę w miarę, słuchajcie, wolno. Nie staram się niczego odwalać. Na pewno pod odcinek niczego nie odwalę, widzowie. Znaczy, ja nigdy, słuchajcie, pod odcinek niczego nie odwalałem. To sobie wyjaśnijmy. Jak się zdarzały jakieś sytuacje, to one wychodziły same z siebie. Nawet te odcinki, jak nagrywaliśmy z konwojów, z Patką, z Krystianem, tam oczywiście były pranki jakieś wymyślane, więc niektóre rzeczy były, że ja ich chciałem celowo tutaj sprankować. Natomiast nigdy nic nie było odwalane, tak wiecie. Ale tam powiedzmy, że mogłem sobie jeszcze pozwolić na odwalanie, no bo te odcinki z konwojów nagrywam na drugim koncie, na którym już kasa to już tam nie ma znaczenia. To konto chcę mieć takie właśnie do... tylko pod odcinki, tylko robić manewry na odcinkach z tym kontem związane. Że od samego początku widzieliście, iż każdy postęp, który... mimo wszystko będzie na tym koncie, to będzie tylko na odcinkach. Także to konto jest tylko po to. Żebyście całą historię tego konta, tych moich tras, mieli tu flaga Polski, widzowie. To tutaj bym się aż zatrzymał, zobaczył chwilowo. Co to jest, widzowie? Flaga Polski. O, już nie zobaczymy, co to tutaj jest. Kurczę, ja nie wiem, czy w Norwegii była jakaś, nie wiem, bitwa czy coś. Tam jakiś pomnik stał. To jest dobre, widzowie, to jest taka ciekawostka. To mnie zaciekawiło. Aż sobie sprawdzę w necie po odcinku. Flaga Polski, co to tam mogło być? Obok miejscowości Balangen. Balangen, okej, okay. Od Balangi. A to może jakaś dobra balanga przyjechali Polacy, słuchajcie. Może i dobrą balangę zrobili. To może stąd ta nazwa. Ja tu się doszukuję jakichś bitew, a tu może po prostu Polacy poczęstowali wódeczką Norwegów, zasmakowało im i na cześć Polaków zrobili miasto o nazwie Balangen. Jest to całkiem prawdopodobne, widzowie. Zakręty. Ale nawet wam powiem szczerze, mimo że są męczące te zakręty tutaj, to przy tak pięknym, przy tak pięknych widokach,
oj, 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 oj. Przytarłem policję? Nie. Chyba nie przytarłem. Dobra, udało mi się ich nie przytrzeć. Przy tak pięknych widokach nawet wiecie, co mi się podobają. No dobra, teraz to już trochę przesada z tymi zakrętami. Coraz gorzej. No ale wiecie, miejscowość Balangen, zrobili Balangę. Gościu, który projektował drogę, może po pijaku tutaj rozrysował, jak ma droga biec. Szli zygzakiem i zaznaczali, gdzie ma biec droga. To by wyjaśniało, czemu takie zakręty są. Dobra. Jakiś prom mnie czekał, ale to może mi szybciej zejdzie dystans, widzowie. Pewnie jeszcze jakiś prom tu czeka. Ale prom? Z Norwegii? Ja tam nie widziałem żadnego promu. O co tu chodzi? Gdzie ja tu promem mam płynąć? Dokąd? A znowu mam trasę w inne miejsce niż wybrałem? W poprzednim odcinku tak było, że mnie... Gdzie ja tu promem mam płynąć? Dobra, no. Tam jest na wprost, widzę to. Szukanie nowej trasy. Do promu. Ja nawet nie wiem, gdzie mam płynąć. Oby tylko jedno miejsce było, no dobra. Wsiąść. Przeliczam trasę. Gdzie to nas niesie, widzowie? Do promu? Co tu chodzi? 370 km do celu, aha. To wiele nie popłynęliśmy, nie? Widzowie, zbyt wiele nie popłynęliśmy. Tu jakaś, nie wiem, akcja zorganizowana, policyjno-strażacka. Na parkingu się... Aż dziwne, że się mogli na parkingu tak czasnąć mocno. Dobra, jedziemy, widzowie. Oby zakrętów nie było, ale raczej to jest marzenie ściętej głowy, bo już widzę, że są zakręty. Czyli czasowo się, słuchajcie, uwiniemy. Bo do 12 musimy mieć przyjazd. Piątek 12 najpóźniej musimy być na miejscu. A będzie przyjazd 4:30. Zobaczcie, w ogóle mamy 23. Zobaczcie, jak jasno. Będziemy w nocy znowu jechali. Ale to jest fajnie, jak tu jest tak jasno, to fajnie. Nawet mandatu nie dostałem ostatnio, widzowie. Widzicie, jak ładnie jadę? Pełna kulturka. Że możecie być ze mnie dumni. Jak, drogi widzu, oglądasz do tego momentu, to będzie mi bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem. Możesz napisać oglądam. O, 1,5 miliona. Widzicie, widzowie, mówiłem, że będzie 2,5 miliona po skończonym kursie. Ja powinienem wróżką zostać. Przewiduję przyszłość. Nie no, żarcik, to nie jest żadne przewidywanie przyszłości, tylko jakieś takie... taka bardziej intuicja i... Jeśli chodzi o liczenie pieniędzy, to w tym jestem dobry, jak zauważyliście. W tym nigdy nie mam problemu. A z matematyki nigdy nie byłem w szkole jakimś geniuszem. Zresztą żadna z rzeczy, którą się uczyłem w szkole z matematyki, mi się do niczego w życiu nie przydała, niestety. Żadne funkcje, całki, pierdoły. Nie. Ale piękna trasa. Piękna. Mimo, że tak wolno ubywa, to powiedzmy, że te widoki nam to wynagradzają. Widzowie. To raczej trudno, żeby nam czas jakoś ubywał, jak tutaj ciężko jest jechać szybciej jak 60-70 w takich zakrętach. Niby jest 90, ale obawiam się, że na takim zakręcie to będzie ciężko wjechać.
tutaj właśnie się daje we znaki jazda bez kierownicy. No to tutaj z kierownicą byłoby o wiele łatwiej. Aż wam powiem, że chętnie bym z tej miejscowości może wziął kolejny kurs. Zobaczył, gdzie nas tam poniesie. Ale już nie przez Szwecję. Nie przez Szwecję, widzowie. Kilometrów do celu, no to już tragedii nie ma, widzowie. Jak już się stówka pojawi, to już będzie bliżej końca. Ale odcinek i tak się zamknie w 4 godzinach. To jest fenomen. Czy wiecie, no tu troszkę nadrabiałem w tym odcinku, ale też z tym towarem, który wieźliśmy, sami widzieliście, że nie dało się. No tu na przykład, gdzie jedziemy teraz, to też już się nie da nadrobić. No co my tu możemy nadrobić? Po prostu towar ma dojechać w całości i to jest priorytet. No i na czas, ale na czas dojedziemy. Ja się o to w żaden sposób nie martwię, słuchajcie. Raczej nie ma opcji, żebyśmy na czas nie dojechali. Mamy noc, zobaczcie, po północy jak jasno, a przy okazji jaki jest mały ruch. Także ta jazda w nocy tutaj, w nocy na północy ma swoje plusy, nie? A przychody nam cały czas lecą, widzowie. Cały czas kierowcy zarabiają lub panie kierowczynie. Chyba więcej w ogóle mamy kobiet zatrudnionych, widzowie. Panów tam dosłownie chyba tylko kilku jest. W większości to chyba dominują u nas kobiety. Ciekawostka. A ten stanął kamperem, zdjęcia robi na jakiś tam staw czy na coś. Nie będę już patrzył, co tam on fotografował, bo ja tu muszę się na drodze skupić, widzowie, a nie na NPC-tach coś fotografujących. Tutaj jest ryzyko, jak troszkę za szybko byś przydepnął, to jest ryzyko wjechania do wody. Oj! Kolejne miasto odkryjemy, widzowie. Pauskę. I też mam tą świadomość, że cały czas odkrywam, słuchajcie, cały czas odkrywam trasę. Więc jakby to też ma swój plus, nie? Że odkrywamy trasę. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Salon ciężarówek to nie będziemy odkrywali. Fiu, 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 fiu. Zjedź z ronda. Gdzie ta Iwona mnie tu prowadzi? Tam bym miał szybciej przecież, za nimi jechać. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Dobra, mnie prowadzi. No widzicie, i oni tędy wyjeżdżają. Stój gościu, bo jadę. Mam rondo. Zjedź z ronda.
222 km, widzowie. No już się nie mogę doczekać tego końca. Tej ciekawości, czy wbijemy ten nowy level, czy nie. Raczej wbijemy, no. Raczej się tutaj nie powinno nic przydarzyć i raczej dobrze na oko wyceniłem. Czekajcie, no bo jeżeli mieliśmy 4200 km, to pewnie 4200 expa byśmy dostali. A nie wiem, ile tam nam brakowało. Zobaczymy. Kary raczej nie powinniśmy mieć, raczej powinno być na doskonale. Dostawa powinna być na doskonale, zdecydowanie. To, że trochę ciężarówkę swoją uszkodziłem, to tak, ale nie ładunek. Przede wszystkim pilna dostawa, z którą daliśmy radę. Tam za to chyba jakiejś tam premii wielkiej nie będzie, bo ja nawet nie mam tego wylewelowanego jeszcze. A jeśli wbijemy level, to raczej ADR-a sobie kolejnego leveluje. W pierwszej kolejności będzie to ADR, widzowie. Trochę przygrzejmy tam. Będzie mandat, to trudno. Za chwilę znowu zakręty i nawet 80 będzie ciężko jechać. Już ciężko mi zliczyć przez tą trasę. Zobaczcie, ile kierowcy osiągnęli poziomów. Już tam o zarobkach to nie mówię, no bo to całościowo mogę patrzeć, nie? Że te 2,5 miliona będzie na pewno. Bo my za to 900 z hakiem mamy, także 2,5 miliona będzie, ale ile kierowców wbiło poziomy, to nie jestem w stanie już wyliczyć. Chyba każdy po poziomie wbił przez tę trasę. Takie mam przeczucie, widzowie. Wyprzedzamy czy nie wyprzedzamy gościa? Bo tu jeszcze coś było widać, widzowie. Nic nie widać, nie ma widoczności, pierdziele, nie wyprzedzam. Nie będę... O właśnie, by to się źle skończyło, widzicie? Nie ma sensu wyprzedzać. Tak niewiele nam zostało do końca. Jakieś renifery, słuchajcie, widzę. A, gdzie pasą. Jakiś punkt widokowy. No jeszcze nie odkrywałem, słuchajcie, tych punktów widokowych. Mam chyba po zero z każdego. Ale myślę, że będę musiał też się za to zabrać i jak będę widział punkt widokowy, to w tą kamerę po prostu wjeżdżać i tyle. Dobra, wolne to wyprzedzamy. Co to co chwilę jakieś szlabany są na tej drodze? Ja nie wiem, co to. Tej Norwegii za moda.
12 km do celu. No już prawie jesteśmy, widzowie. Prawie. Prawie jesteśmy. Ale jeśli przejechałem tą trasę i nie będzie żadnej kary za uszkodzenia towaru, czyli za tego no żurawia, którego wieziemy, to powiem wam, że to będzie sukces przy trasie 4200 km. To będzie sukces. Więc to, że tam jakieś mandaty dostaliśmy, no to tam pal licho. Ale ogólnie myślę, że trasę dosyć bezpiecznie przejechałem. Tego jest wniosek. Widzowie, że muszę częściej brać ładunki, które są ciężkie i po prostu blokują mi auto przed zapierdzielaniem. Tyle. No, bo jeżeli mam ładunki zbyt lekkie i zapierdzielam tym Volvo, to potem odwalam szopki i maniany, a jeżeli faktycznie mam ładunek ciężki, to widzicie, jak to wygląda. O, jeszcze jedno miasto odkryjemy. Piękne, widzowie, jakieś... Mo! Oj! Mo Irana. Ciekawa nazwa. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Mo Irana, widzowie. Bardziej mi się kojarzy z Firana. Moja Firana. Zjedź z ronda. Dobra, 78 do celu, czyli zaraz flaga nam się powinna pojawić. Już chyba ostatnie miasto. Na rondzie zjedź drugim. Co jest? Ej, to nie jest moja wina w tym momencie, widzowie. Wiecie, co się stało? Za wysoki ten żuraw był. I 1% mamy uszkodzenia towaru. No i teraz się zdenerwowałem, bo gdy całą drogę jadę starannie, a powiesiłem się na pieprzonym moście. Oczywiście tak się zdarza w świecie realnym też. No i 1% mam uszkodzenia towaru tylko przez to, że kurczę, most był za niski. Na koniec taka sytuacja, widzowie. No. Teraz trochę się zdenerwowałem, bo ja lubię, wiecie... Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Rozumiem, gdybym ja ten towar jakoś uszkodził czy coś. Zjedź z ronda. A tu po prostu taka sytuacja, że most był za niski. Pierwszy raz takie coś mnie w Eurotrucku spotyka, powiem wam szczerze. Na przykład, kiedy bierzemy ładunek, my nie wiemy, jaki on będzie wysoki, tak? Nawet chyba wagę wiemy, że to tam ciężki ładunek, ale ja nie wiem, a może gabaryty gdzieś są podawane? Teraz nie chcę, ale nie widziałem, żeby wysokość była kiedykolwiek podawana. Przykre, bo będziemy mieli 1% kary i jest duża szansa, że przez tą głupotę, która się zdarzyła, już nie wbijemy levelu. Także smuteczek, widzowie. Ja rozumiem, gdybym się, nie wiem, wypierdzielił, sam ten towar popsuł, no okej, tak? A nie przez most, który okazał się za niski. Nie wiem, zahaczył o kogoś z naprzeciwka, cokolwiek, tak? Dobra, nie ma co tutaj filozofować, deszcz zaczął padać. Smuteczek, powiedziałem, to spadł z nieba złoty deszcz. Teraz wjeżdżając w tunel już mam skizę, nie? Czy zaraz mnie znowu nie podrzuci.
40 km. Zaczynam czuć ulgę, wiecie? Że to już koniec. Jesteśmy wolni, nie ma... koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. Dobra, jest ta flaga. Jest, widzę, pokazała się. Mos, nie wiem, gdzie my to jedziemy. No, nawet nie będę czytał tej nazwy, bo w coś przydzwonię. Ja się skupiam na drodze, widzowie, bo deszcz pada. Gdzieś tam jedziemy po prostu. Do Norwegii i tyle. Jak to się nazywa, to już mniejsza o to. Jak to się czyta, też mniejsza o to. Czy ktoś wie, jak to się czyta, to może napisać w komentarzu. Ja się nie pogniewam, nie? Akurat ktoś z was zna norweski język. Dobra, jesteśmy do celu. 2 km. Mosjoen. Na bank TO się jakoś dziwnie czyta. Albo jak u morza. Mosjoen. No i postaram się, widzowie, zrobić to parkowanie na koniec, bo... No jednak zjedź pierwszym zjazdem. 1% uszkodzeń mamy i to jest... Z ronda. Mam nadzieję, że tutaj się nie powiesimy. Chyba nie, bo to jest wysoki. Przygotuj się do skrętu w prawo. Także, żeby chociaż nadrobić, słuchajcie, tą stratę, którą będziemy mieli w tym expie, to postaram się zaparkować chociaż. Chociaż tyle, bo... Dawno też nie parkowałem swoją drogą. Oj, bo to jest szlaban. To była miła przejażdżka. Albo co ma być, to będzie. Starałem się całą trasę przejechać, słuchajcie. Nie, może jednak nie, pomin. Jest nie, dobra robota, łe, ja pierdzielę, widzowie. Dobra robota, a nie zadowalająco. 400 expa. Żeśmy za uszkodzenia, ale jest level. Łe, widzowie, wbiliśmy level. Łe, bo my za to 7000 expa dostaliśmy, czyli premia za szybką dostawę 1300 expa. Czyli za to dostaliśmy... Łe, no pięknie, widzowie, czyli ta dostawa na czas... Też ma znaczenie ogromne, jak widzicie. Weźmiemy ADR, ale dostawa na czas ma. I zobaczcie, 2,5 miliona. W następnym odcinku zajmę się zakupem ciężarówki i pewnie zrobię jakąś krótką trasę. A dziś, kochani moi drodzy, z wami się już żegnam. Dziękuję za oglądanie. Bardzo ciebie proszę, drogi widzu, zostaw łapkę w górę i komentarz pod filmem. I do zobaczenia następnym razem. Trzymaj się, cześć!